Serdecznie witam Państwa, szczególnie gości, którzy zechcieli nas dzisiaj zaszczycić. Witam serdecznie pana mecenasa Bartłomieja Sochańskiego, reprezentującego Radę Miasta Szczecin. Serdecznie i gorąco witam Państwa kombatantów, członków opozycji demokratycznej, osoby represjonowane przedstawicieli świata nauki, mediów, a bardzo serdecznie i gorąco witam pana profesora Sławomira Cęckiewicza, historyka, dyrektora Wojskowego Biura Historycznego, członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, badacza podejmującego ważne i trudne dla Polaków tematy związane z historią najnowszą. Serdecznie witam Państwa, naszych gości, i dziękuję za to, że przyjęliście nasze zaproszenie na dzisiejsze spotkanie do Centrum Edukacyjnego Instytutu Pamięci Narodowej Przystanek Historia w Szczecinie, do zupełnie nowego miejsca na mapie kulturalnej naszego miasta. Miejsca, w którym chcemy z Państwem spotykać się, prowadząc szeroko rozumianą działalność wystawienniczą, edukacyjną. Dydaktyczną oraz popularyzującą działalność y, naukową oraz tą związaną z upamiętnieniem przeszłości Polski i Polaków w minionych czasach w XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem walki o niezależny byt państwowy, o wolną i suwerenną ojczyznę. Pragniemy przybliżać Państwu w tym miejscu i wspólnie kultywować pamięć o tych wszystkich wydarzeniach dotyczących chwały polskiego oręża ale także o martyrologii polskiego narodu z należnym szacunkiem i wdzięcznością składaną pokoleniom Polaków za trud walki oporu przeciwko zaborcom oraz totalitarnym systemom XX wieku. Chcemy pamiętać o tych wszystkich ludziach, którzy walczyli o godność i prawo do swobodnego wyrażenia opinii, czy o swobody religijne. Ufam, że w tym miejscu, w szerokiej i bogatej ofercie Centrum Edukacyjnego Instytutu Pamięci Narodowej przystanek Historia, znajdziecie Państwo tematy, które Was zainteresują lub zainspirują. Nie tylko po to, żeby się z nami spotkać, ale również sięgnąć do wydawnictw wydawanych przez Instytut Pamięci Narodowej oraz inne wydawnictwa odnoszące się do historii najnowszej ale także po to, żeby spotkać się z nami w tym miejscu i obejrzeć wystawy, które chcielibyśmy stale hmm, cyklicznie zmieniane w tym miejscu prezentować. Chciałbym jako dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej, żebyście państwo, tak jak w oddziale Szczecińskiego Oddziału Instytutu Pamięci, również w tym miejscu, w Centrum Edukacyjnym Przystanek Historia, czuli się wyjątkowymi naszymi gośćmi. W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować tym wszystkim osobom, które zaangażowały się w przygotowanie i powstanie y, przystanku Historia. W pierwszym rzędzie pracownikom oddziałowego Biura Edukacji Narodowej z panią naczelnik Magdaleną Ruczyńską, z panem naczelnikiem Biura Badań Historycznych, panem doktorem Sebastianem Ligarskim, asystentem prasowym oddziału. Michałem Ruczyńskim, a także pracownikami administracji Szczecińskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej z panią Kingą Macierzyńską na czele. Bardzo państwu dziękuję za zaangażowanie. Wiem, że to państwa ciężka praca, ale mam nadzieję, że przyniesie nam duży wspólny sukces i wiele satysfakcji. Serdecznie państwu, moim współpracownikom, dziękuję. Dzisiejsze nasze spotkanie, spotkanie z gościem specjalnym, z panem profesorem Sławomirem Cęckiewiczem nawiązuje do tego, o czym mówiłem przed chwilą, do historii życia i zmagań z komunistyczną dyktaturą drobnej niewielkiej pani, pani Anny Walentonowicz, Anny Solidarność. Osoby niezwykłej, choć skromnej, a jednak o postawie niezłomnej i nieprzejednanej wobec niesprawiedliwego reżimu komunistycznego. Spotykamy się więc w szczecińskim przystanku. Historia w roku 2019, w roku Anny Walentynowicz, już po 90. rocznicy urodzin pani Ani, ale w rocznicę 39. wielkiego sierpniowego zrywu 1980 roku, a który rozpoczął się od strajku solidarnościowego w związku z wyrzuceniem Anny Walentynowicz z pracy 7 sierpnia 80 roku a zakończonego podpisaniem porozumień sierpniowych 30 sierpnia najpierw tu w Szczecinie a dopiero dzień później w Gdańsku Cieszę się, że pan profesor przyjął nasze zaproszenie. Dzisiejszemu naszemu wydarzeniu towarzyszy wystawa, yy, wystawa zatytułowana Anna Walentynowicz, legenda solidarności. Mam nadzieję, że tą wystawę będziecie Państwo mogli zobaczyć już po wystąpieniu pana profesora i po dyskusji. Zapraszam do, wspólnej, do wspólnego obejrzenia tego wystawy. Mamy też dla Państwa książki, które przywiózł z Warszawy pan profesor. Jest to Anna Walentynowicz. Jest to tom, książka, album przygotowana wspólnie z Adamem Chmieleckim przez pana profesora Sławomira Cęckiewicza. Osoby, które będą zainteresowane otrzymaniem tego tomu, mam nadzieję, że wraz z wpisem pana profesora po zakończeniu naszego dzisiejszego spotkania jest taka możliwość. Bardzo dziękuję jeszcze raz za przybycie. Dziękuję za obecność. Życzę dobrego spotkania, interesującej dyskusji i oddaję głos panu profesorowi. Dzień dobry państwu. Strasznie tutaj jest ciepło i jakbym mógł mieć prośbę do, do pana dyrektora, to żeby zainstalował jeszcze jeden wiatrak tutaj z, z przodu. W tej chwili nie, ale dla, myślę o następcach tutaj moich na tym, na tym miejscu. Słucham? Nie, ja nie Petru, także. Ja w zasadzie niczego wielkiego dla Państwa nie przygotowałem jakiegoś wykładu akademickiego. Raczej nastawiłem się na, na dyskusję, ale oczywiście. Dyrektor mnie prosił o jakieś, jakieś kilkunasto albo kilkudziesięciominutowe zagajenie. To powinienem dać radę, chociaż nie będę opowiadał jakby życia pani Ani Walentynowicz, które jakby w podstawowych faktach macie Państwo na tych tablicach wystawienniczych. Podzielę się z Państwem kilkoma refleksjami takimi osobistymi, nie tak osobistymi nie w tym sensie, że będę Państwu opowiadał o swoich relacjach z panią Anią, ale takimi swoimi refleksjami związanymi w ogóle z tą postacią i, i dlaczego Anna Walentynowicz jest dla polskiej historii obiektywnie kimś, kimś ważnym. Może zacznę, zacznę od tego, że to, co się dzieje w ostatnich latach, jeśli chodzi o postać pani Ani Walentynowicz, no, przyjmuję bardzo, bardzo pozytywnie, bo przez długie lata miałem wrażenie, że pani Ania Walentynowicz jest tą postacią, jedną z tych postaci historii Solidarności. Które są po prostu z kart polskich dziejów wygum, wy, wygumkowywane. I chcę też podkreślić to, że to nie jest moja subiektywna ocena, ale nawet środowiska, osoby, których, których Państwo byście pewnie dzisiaj nie podejrzewali o to, że bardzo podobnie postrzegały lata, zwłaszcza lata 90. i częściowo lata, lata 2000, powiedzmy, do momentu, kiedy Lech Kaczyński uhonorował Annę Walentynowicz i o niej zaczęto, zaczęto mówić po roku 2000, 2005. To taki przyczynek do tego, że polityka może być czymś, Pozytywnym, jeśli chodzi o, o przypominanie o jakichś wielkich postaciach, że można użyć narzędzi politycznych do tego, żeby, żeby pewne postaci po prostu wyszły z jakiejś mgły niepamięci. Ale jak popatrzymy na lata 90., to rzeczywiście obiektywnie należy stwierdzić, że pani Ani Walentynowicz w ogóle w opowieści o Solidarności tak naprawdę w ogóle nie było. I chciałem Państwu zacytować fragment, fragment gazety wyborczej. Bardzo ciekawego artykułu z 3 września 90 roku. Gazeta Wyborcza relacjonowała dziesiątą rocznicę, rocznicę powstania Solidarności, sierpnia 80 roku, w taki sposób. W piątkowym koncercie Solidarności, transmitowanym z Gdańska, Anna Walentynowicz tylko mignęła na ekranie w operze leśnej w Sopocie. I to nie przy okazji stoczniowej, lecz w filmie z mszy odprawianej przez księdza popiełuszkę. Andrzej Gwiazda też z ekranu zadał pytanie Jagielskiemu. Żadne z tych nazwisk w czasie uroczystości nie padło. Są oni dziś przeciwnikami wałęsy. Nie uczestniczą w oficjalnym życiu publicznym. Większość nie rozpoznaje ich twarzy. Nikt z uczestników strajku siedzących w operze leśnej i wspominających dawne lata nie przypomniał ich nazwisk. Solidarność faktycznie tworzy historię, czy nie to orłelską. Zauważcie Państwo, to są, to są takie słowa, które ja bym mógł napisać. A to, jak mówię, możemy przeczytać w archiwalnym wydaniu Gazety Wyborczej z września 90 roku. I można powiedzieć, że ten pogląd słuszny dziennikarza Gazety Wyborczej. No, w jakimś sensie oddaje wszystko to, co się działo z postacią Anny Walentynowicz przez na pewno dekadę lat 90. i częściowo, częściowo lat 2000. Warto o tym pamiętać, bo dzisiaj różne środowiska, różne osoby wpływowe, bardzo często opiniotwórcze mówią o tym, że mamy do czynienia w ostatnich latach z jakąś podmianą. Że oto. Byli autentyczni bohaterowie, których się teraz na nieautentycznych podmienia i w tym sensie Anna Walentynowicz jest. No oczywiście nie zawsze oni to mówią, ale istnieje coś takiego jak automatyzm myślenia. Ktoś pokazuje Walentynowicz albo mówi Walentynowicz, to ten, który słucha, myśli Wałęsa i odwrotnie. Wałęsa, Walentynowicz. Zawsze ten duet, ale co uniemożliwia zresztą bardzo często racjonalną. Dyskusję, czy to o jednej postaci, czy to o drugiej postaci, ale, ale rzeczywiście, rzeczywiście ten pogląd o, o podmianie bohaterów. Najczęściej dzisiaj, oczywiście, się eksploatuje nazwisko Lecha Kaczyńskiego. Nawet są takie, są takie memy, zdjęcia podrabiane, gdzie zamiast jednych postaci są inne postaci wstawiane i mają one obrazować, jakby pewien mechanizm, który ma miejsce w ostatnich, w ostatnich latach, właśnie ten mechanizm podmiany. Ale chcę to podkreślić właśnie, zwłaszcza w kontekście tych słów, które zacytowałem na początku, że w przypadku Anny Walentynowicz myślę w ogóle, że w większości postaci, które nagle jakby z tych właśnie mroków, niepamięci gdzieś wydobywamy, kompletnie nie chodzi o podmianę. Nie chodzi w ogóle o to po prostu, żeby kogoś wstawić w miejsce, innej postaci i o tamtej postaci w ogóle nie mówić albo retuszować tak zdjęcia, żeby po prostu tych postaci nie było. Innymi słowy, chcę Państwu powiedzieć, że no nie da się po prostu wygumkować z historii Polski czy z tych obrazów sierpnia 80. roku Lecha Wałęsy, Tadeusza Mazowieckiego, Jerzego Borowczaka, ale też nie da się wygumkować, a z tym mieliśmy do czynienia w latach 90., takich postaci jak Anna Walentynowicz, Państwo Gwiazdowie, Krzysztof Wyszkowski, Andrzej Kołodziej, itd. itd. I jakby warto po prostu o tym, o tym w kontekście Anny Walentynowicz, o której tutaj mówimy, pamiętać. O co chodzi jakby w przywróceniu pamięci o, o pani Ani? Ja myślę, że przede wszystkim chodzi o to właśnie, żeby pokazać, kim ona naprawdę była i dlaczego ona taka jest ważna w polskiej, w polskiej historii. Oczywiście można powiedzieć patetycznie, górnolotnie, że chodzi o pewien nasz obowiązek wobec prawdy. No jeśli ona była i ona Stała się przyczyną wielkiego strajku 14 sierpnia 80 roku, to należy o niej pamiętać i o niej mówić. Ale nawet jak popatrzymy na opowieści wcześniejsze, one niestety cały czas są obecne gdzieś tam w podręcznikach. Polskiej historii, nawet w niektórych tekstach dawnych, publikowanych w różnych czasopismach czy książkach, nawet Instytutu Pamięci Narodowej, to jeśli jest mowa o 14 sierpnia 1980 roku, to już tam pojawia się ten fałsz, że ten strajk był zorganizowany w obronie Anny Walentynowicz i Lecha Wałęs. Albo że pierwsze postulaty były związane czy pierwszy postulat był związany z przywróceniem tych dwóch postaci do pracy w Stoczni Gdańskiej imienia Lenina. No nic bardziej po prostu fałszywego, strajk był o panią Anię, jak popatrzymy na ulotkę kolportowaną przez działaczy Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, no to zobaczymy, że to jest po prostu proklamacja strajku w jej obronie, tam nie ma innych nazwisk i jak popatrzymy na pierwsze postulaty, Test 14 sierpnia 80 roku, które zostały, które zostały wypisane na takiej tablicy, którą bracia Petrycy, znani dość w Gdańsku, przynajmniej graficy, ale nie tylko w Gdańsku, namalowali i z tymi tablicami działacze WZZ-ów przyszli po prostu o 6 rano do pracy. To tam jest jeden postulat personalny dotyczący pani Ani Walentynowicz. Dopiero później, są wszystkie inne i też nie tylko dotyczące Wałęsy, ale na przykład też Andrzeja Kołodzieja, mimo tego, że on został zwolniony, e, zwolniony e, nieco wcześniej i, i organizował za chwilę strajk w Stoczni Gdyńskiej imienia Komuny Paryskiej. E, tak to wyglądało. Natomiast e, jeśli. Mówimy o pani Ani, o jej fenomenie, to przecież nie tylko dlatego, że w jej obronie został zorganizowany strajk. Chociaż to samo w sobie trzeba przyznać, jak się popatrzy na strukturę społeczną pracowników Stoczni Gdańskiej, to to, że. No, umówmy się, zakład pracy, w którym pracuje, nie wiem, 70 80% mężczyzn staje w obronie Anny Walentynowicz, jest pewnym fenomenem. Nie do końca wyjaśnionym przez socjologów, był tylko jeden socjolog, który się w ogóle zajmował, i tym fenomenem, i w ogóle fenomenem oddziaływania środowisk antykomunistycznych na pracowników, na ludzi, do, na ludzi prostej roboty, tak jak właśnie stoczniowcy w swojej większości. Jeden socjolog, który się tym zajmował, to był profesor Latoszek, niestety już, już nieżyjący, ale nawet on stwierdził, że według jego przypuszczeń, częściowo empirycznych badań, to nie był większy procent, jak 5-6% robotników, którzy się w ogóle przed sierpniem 80 roku stykali z literaturą antykomunistyczną, którą między innymi na terenie Zakładu pracy swojego stoczni Gdańskiej kolportowała Anna Walentynowicz. I ja państwu też nie odpowiem na pytanie, dlaczego w obronie Anny Walentynowicz ten strajk się udał. I że on miał taką skalę po prostu. Też nie wiem, jak to jest w stoczni, jak to było w stoczni szczecińskiej, ale, ale w apogeum zatrudnienia stoczni, w stoczni Gdańskiej imienia Lenina w Gdańsku. To były lata, połowa lat 70. to pracowało około 17-18 tysięcy pracowników. W roku 80. było nieco mniej, ale to było, to było w dalszym ciągu bardzo dużo, około chyba 14 tysięcy. I większość tych pracowników, przynajmniej w tym pierwszym strajku, zaraz o tym powiem. Bo to się wiąże z tym fenomenem Anny Walentynowicz w tym pierwszym strajku, czyli między 14 sierpnia a 16 sierpnia 80 roku zastrajkowała w jej obronie. Powiem Państwu więcej, co jest jeszcze bardziej, że tak powiem, jeszcze mniej, mniej wytłumaczalne, w styczniu 80 roku był pierwszy strajk w obronie Anny Walentynowicz. Anna Walentynowicz była dość mocno prześladowana przez służbę bezpieczeństwa i w momencie, w którym Została na przełomie 79 i 80 roku delegowana do tzw. zakładów filialnych Stocznik Gdańskiej im. Lenina. Znacie to Państwo pewnie ze Szczecina, żeby funkcjonowała stocznia, to na nią musi pracować ileś z zakładów pracy, tak zwanych filialnych, które no, są takimi podwykonawcami szeregu rzeczy, które, które po prostu są niezbędne dla, dla funkcjonowania tego wielkiego narodowego zakładu pracy, jakim, jakim były stocznie w, w, w okresie, w okresie PRL-u. I przez analogię tak samo było w Gdańsku. W ramach represji. Służba bezpieczeństwa załatwiała to z, z władzami, z kierownictwem zakładu pracy. Delegowano Annę Walentynowicz w jakieś odległe miejsca. Najpierw na terenie Gdańska, a później nawet do Pruszcza Gdańskiego, żeby po prostu ją jakby odciąć od wpływu na, na robotników, na pracowników w jej wydziale i nie tylko Stocznik Gdańskiej Mienia Lenina. Ale. Pomimo tego, po prostu już w styczniu 1980 roku był jednogodzinny strajk w jej obronie właśnie przeciwko temu, że ona została delegowana do Techmetu, jeśli się teraz nie mylę, czyli takiego filialnego zakładu pracy w Pruszczu, w Pruszczu Gdańskim. I to, jest, I to jest pewien fenomen, jak powiedziałem, niewytłumaczalny, nie ale to jeszcze nie stanowi o wielkości tej postaci. To, to w ogóle byście Państwo nie przyszli, gdyby to była tylko taka przyczyna, że była jakaś taka pani, która robiła wtedy już za staruszkę. Co jest dla mnie w ogóle przerażające, bo ona miała 50 kilka lat, to ja już za kilka lat będę miał tyle, tyle samo lat, ale robiła za, za staruszkę taką po prostu. No, jeszcze wtedy służba bezpieczeństwa nie nadała jej kryptonimu emerytka, ale za chwilę jej nadała taki kryptonim. A miała właśnie, jak mówię, chyba 55 lat, wtedy, kiedy jej nadano ten kryptonim. W każdym razie wtedy, wtedy ją akurat określano mianem suwnicowej, ze względu na to, że, że, pracowała na, że pracowała na suwnicy. Ale jak powiedziałem, to jeszcze nie jest, nie stanowi o tym fenomenie Anny Walentynowicz. Chociaż oczywiście to, że. Że przystąpiła do wolnych związków zawodowych wybrzeża, że później ci pracownicy stoczni Gdańskiej jakoś, jakoś zaprotestowali przeciwko jej zwolnieniu 7 sierpnia, jak mówił już pan dyrektor, ale to jest, jeszcze, to jest jeszcze mało. I jeśli można powiedzieć, że Anna Walentynowicz wchodzi na wielką scenę polskiej historii, to trzeba powiedzieć, że, że ona na nią wchodzi 16 sierpnia. 80 roku. Wtedy kiedy ten strajk w okolicznościach dość dramatycznych i złożonych około godziny 14:30 to była sobota został po prostu de facto zlikwidowany, zniszczony. Cały jakby fenomen wybuchu tego strajku z 14 sierpnia został unicestwiony w wyniku dziwnych negocjacji, z których nawet nie ma stenogramów do dzisiaj, nie zachowały się przynajmniej nie, nie w całości pomiędzy komitetem strajkowym na czele którego stał Lech Wałęsa, a Klemensem Gniechem, dyrektorem Stoczni Gdańskiej imienia Lenina. W każdym razie około godziny tam 14:20 chyba, jeden nawet dokładnie jest o tym mowa. Lech Wałęsa wychodzi razem z dyrektorem Gniechem. I ogłaszają zakończenie strajku, bo wszystkie postulaty zostały, wszystkie trzy postulaty zostały zrealizowane, czyli przywrócenie Anny Walentynowicz ile Wałęsy do pracy. Y, dodatek, y, 1000 zł i tablica poświęcona y, ofiarom grudnia 70. roku, która miała być wmurowana w okolicy bramy y, bramy numer 2. Y, ogłaszają tą decyzję, y, jest, są i oklaski, i zamieszanie pewne. Niektórzy się cieszą, niektórzy się nie cieszą. Zwracam uwagę, że jest to, że jest to 16 sierpnia, sobota, co ma, co ma bardzo duże znaczenie, jakby też negatywne dla podtrzymania strajku, no bo myślą sobie ci większości mężczyźni, że teraz wrócą do swoich domów zjedzą. Zjedzą obiad i będą po prostu ze swoimi żonami, mamami do, do poniedziałku, czy tam przez całą niedzielę w domu. I wszystko się dobrze skończyło. A poza tym, jak w poniedziałek już ruszą do pracy, to już będą według nowych stawek pracować. I tutaj się pojawia też nawet nie Anna Walentynowicz. Najpierw się pojawia Alina Piękowska. Już się bałem, że pan do mnie podejdzie pojawia się Alina Pienkowska, która szarpie Annę Walentynowicz za rękaw i mówi, musimy po prostu ten strajk ratować, musimy coś zrobić. A Ania się pyta, co mamy zrobić? I one zaczynają nawoływać, najpierw jak, tak jak stoją, widzą tego Wałęsę, to pewnie jest do nakręcenia w fenomenalnym filmie, co Wajda zresztą w skandaliczny sposób tą scenę położył, ale można by na pewno nakręcić niesamowitą scenę, czy, czy film w ogóle wokół, wokół tej decyzji z 16 sierpnia 80 roku, bo kiedy Gniech razem z Wałęsą zobaczyli, że, nie ma że jest częściowy entuzjazm wobec tej decyzji o zakończeniu strajku, to zastosowali taki, bym powiedział, ubecki, ubecki pomysł manipulacyjny, czyli zaintonowali hymn. Jak się intonuje hymn, to wtedy wszyscy na baczność, nie można nic robić. A było to związane z tym, że obie te panie, do których dołączyła Ewa Ososka, częściowo Henryka Krzywonos również, bo ona krzyczała wtedy do wałęsy zdrajca. Zdradziliście nas, teraz nas wybiją jak pluskwy ważne słowa. I idea była taka, żeby się po prostu rozbiec, postawić się wokół bram, trzech bram stoczniowych, ale zwłaszcza dwóch, i próbować zatrzymać po prostu tych pracowników, którzy za chwilę będą wychodzili z zakładu pracy i obwieścić, że trzeba kontynuować ten strajk. No, a tutaj trzeba hymn śpiewać. Nie można po prostu nic robić, nie można działać. No, ale mimo tego, po prostu już po tym hymnie, to nie tak jak teraz, że się cztery zwrotki śpiewa, wtedy nikt nie znał czterech zwrotek, e, się jedną śpiewało, dwa razy, dwa razy refren i, i, i to wszystko. No, w każdym razie te panie się rozbiegły. Ania Walentynowicz stanęła przy bramie numer dwa, Alina Piękoska przy, e, przy bramie trzeciej i po prostu nawoływały tych wychodzących. Relacje są niesamowite zupełnie z, z tej soboty, 16 sierpnia, że jak może pracownicy stoczni wychodzą z zakładu pracy i one stoją no to jest mniej więcej nie wiem, kilometr od siebie, nie widzą się w każdym razie i jedna przy jednej bramie, druga przy drugiej, próbuje po prostu zatrzymać tych pracowników. Jak się nie uda przekonać, to ich wyzywają, <grytania> obrażają, chcą ich po prostu za wszelką cenę zatrzymać, zatrzymać w Stoczni Gdańskiej. I udało się. No, to, to oczywiście nie był strajk tak wielki jak na początku 14 sierpnia, ale jednak udało się po prostu nie zgasić tego, tego, tego płomienia strajkowego. Który, który zapłonął właśnie 14 sierpnia 80. roku. I, i to jest jakby pierwszy moment, kiedy, kiedy pani Ania wchodzi na tą, na tą wielką scenę. I teraz, żeby się tylko trzymać po prostu jakby tej poetyki związanej z tym dumnym przydomkiem Anna Solidarność, to tylko się możemy zatrzymać po prostu w tej historii sierpnia 80. roku i pójść nieco, nieco dalej. Na czym polega właśnie ten fenomen Anny, Anny Solidarność? 16 sierpnia, czyli proklamacja zupełnie nowego strajku, strajku solidarnościowego. O ile ten strajk z dni pierwszych trzech, 14, 15, 16 sierpnia był strajkiem, można powiedzieć, branżowym, bo dotyczącym w gruncie rzeczy stoczni, to ten strajk, który został proklamowany gdzieś tam właśnie w okolicy 15-16 godziny w sobotę a później został jakby sformalizowany poprzez powołanie międzyzakładowego komitetu strajkowego wieczorem tego samego dnia, w tą samą sobotę i ustaleniem 21 postulatów, on się stał strajkiem, można powiedzieć, ogólnonarodowym. W tym sensie stał się strajkiem solidarnościowym. Już nie chodziło o stocznie i nie chodziło o stoczniowców, a nawet o pracowników ciężkiego przemysłu, tylko chodziło już o wszystkich. I ten pierwszy postulat był najważniejszy, czyli, czyli powołanie wolnych związków zawodowych. To wtedy w ten sposób było, było formułowane. No i pani Ania w tym prezydium tego MKS-u się znalazła, ale wówczas znalazła sobie jeszcze inną rolę, o której się często zapomina, a która, która no w tych chwilach nocnych, powiedzmy godzinach, Między 16 a 17 sierpnia było, było to niezwykle ważne. To znaczy, ona organizowała mszę świętą, którą następnego dnia, w niedzielę, 17, 17 sierpnia 80 roku, odprawił ksiądz Henryk Jankowski. No, część z Państwa pewnie się orientuje, jakie były stosunki pomiędzy Państwem, Kościołem i w ogóle jak, jak to w rzeczywistości wyglądało. No, to nie, też nie wyglądało tylko tak, bo to jest oczywiście prawda, co, co piszą historycy Instytutu Pamięci Narodowej zajmujący się Kościołem, że to była tylko walka, ale były przestrzenie, w których była również współpraca między ludźmi Kościoła, ludźmi Kościoła a władzą. I dokładnie na tym, jakby polegał fenomen Anny Walentynowicz, żeby ten mur w tej współpracy między biskupem Lechem Kaczmarkiem, a władzami. Pierwszym sekretarzem partii w Gdańsku Tadeuszem Fischbachem i, i wojewodą Kołodziejskim z urzędu wojewódzkiego przełamać. To znaczy, ona ruszyła najpierw do parafii, która, e, która graniczyła ze Stocznią Gdańską, czyli do Kościoła Świętej Brygidy, nie wiedząc oczywiście wtedy, że ksiądz Henryk Jankowski współpracuje z SB próbowała go namówić na to w nocy, żeby on następnego dnia przyszedł i odprawił mszę. Na co on powiedział, to musi pani pójść do biskupa. Pojechała do biskupa do Oliwy. To wszystko się dzieje w ogóle w nocy. To teraz ciężko zapukać do pałacu biskupiego, gdzieś tam po 18.00, nawet do parafii, a wtedy no w każdym razie waliła tam do drzwi, chyba był Tadeusz Czudłowski z nią, z, z ROPCIO, z Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Wtargnęła tam po prostu do jakiegoś kanclerza i mówi, że trzeba zorganizować mszę i że ksiądz Jankowski jest gotów ją odprawić, ale wysłał nas tu. Na co kanclerz, bo później dopiero była dyskusja z biskupem Kaczmarkiem, powiedział, że to trzeba mieć zgodę pierwszego sekretarza. Na taką, na taką mszę. No to yy, i wojewody. No to po prostu oni ruszyli z kolei do urzędu wojewódzkiego i do pierwszego sekretarza. I ta Ania po prostu jak od nasza do kajfasza, jak to się w Polsce mówi. Podróżowała w nocy po prostu między tymi decydentami, biskupem, wojewodą, sekretarzem, proboszczem, agentem, żeby załatwić po prostu organizację tej mszy. I wtedy jak już uzyskała konsensus między tymi wszystkimi siłami, no to ta msza mogła się, mogła się odbyć i to było rzeczywiście coś niesamowitego, bo, bo to była msza odprawiona. Na terenie zakładu pracy, którego w sensie symbolicznym również patronem był Lenin, i na terenie zakładów pracy mszy w warunkach ustroju komunistycznego perelowskiego być nie mogło. Wprawdzie oczywiście komuniści się cieszyli, że tam tą mszę odprawi i neutralne politycznie kazanie wygłosi ksiądz Henryk Jankowski. Nie było to złe kazanie, ale oczywiście nie było tak ostre, na przykład jak jak kazanie księdza Hilarego Jastaka, który odprawił mszę bez żadnej zgody biskupa miejsca z Pelplina, żebyście Państwo wiedzieli, że Gdynia wtedy i Gdańsk to były odrębne diecezje, ale on też po prostu nigdzie nie jeździł, nie pytał, po prostu poszedł do Stoczni Gdyńskiej imienia Komuny Paryskiej, odprawił mszę i wygłosił bardzo ostre antykomunistyczne kazanie, za które nawet go skarcił później kardynał Prymas Wyszyński. W Gdańsku tak ostro nie było, no ale najważniejsze było to, że tam szasie odbyła. I to jest jakby drugi taki bardzo ważny moment, kiedy pani Ania na tą scenę polskiej historii wkracza. A później mamy no niesamowity kryzys w ogóle tego strajku. Musicie państwo pamiętać, nie wiem, jak to było w Szczecinie, znam to tylko z publikacji. Ale, ale wydaje mi się, że po prostu tutaj analogii aż takiej między tym, co się działo u nas w Trójmieście a w Szczecinie, nie było. Mianowicie ta decyzja o wygaszeniu strajku, o likwidacji strajku z 16 sierpnia, ona rzutowała później na relacje pomiędzy Komitetem Strajkowym w Stoczni Gdańskiej, a poszczególnymi komitetami strajkowymi poszczególnych zakładów pracy, które już przed 16 sierpnia 80 roku do strajku przystąpiły i tutaj do rangi pewnego symbolu y, urasta ta, ta relacja pomiędzy stocznią Gdańską imienia Lenina a gigantyczną stocznią kluczową w ogóle dla utrzymania całej fali strajkowej w Trójmieście, w Gdańsku, stocznią remontową, y, która też w sposób symboliczny jakby żeby się odciąć od stoczni gdańskiej, która zdradziła 16 sierpnia, y, zaspawała Bramę graniczącą właśnie między, między graniczną między, między obo, obiema stoczniami, Stocznią Gdańską i Stocznią Remontową. No i kogo MKS wysłał po prostu na odspawanie tej bramy, to znaczy przełamanie tego, tego oporu w Stoczni Remontowej? No, Annę Walentynowicz. No i to jest ten moment, kiedy ona przemawia tam do tych pracowników, do tych mężczyzn tej stoczni remontowej jest podobno, czy był podobno czymś, czymś zupełnie, zupełnie niesamowitym. Znów może mężczyzn i ona na jakimś wózku przemawiająca po prostu do tych, do tych robotników. Krzysztof Wyszkowski kiedyś taką relację zamieścił, opublikował, którą cytuję w swojej książce o pani Ani, że nigdy nie słyszał Anny Walentynowicz takiego głosu, takiego harczącego głosu jakby nie swojego, po prostu przemawiającej do tych, do tych, tysięcy, do tych tysięcy robotników, którzy później tą bramę odspawali i z flagami biało-czerwonymi szli po prostu do Stoczni Gdańskiej, żeby jakoś połączyć te, te, siły, te siły strajkowe. I, I ten opór po prostu został przełamany, a jeszcze na to wszystko nakładała się Niesamowita misja, bo ona w jakimś sensie była, była skuteczna, wicepremiera Tadeusza Pyki, który jeździł po wszystkich innych zakładach pracy poza Stocznią Gdańską imienia Lenina i namawiał poszczególne komitety strajkowe do tego, żeby zakończyły strajk, obiecując im daleko idące, e, daleko idącą realizację postulatów socjalnych. No, co możecie sobie Państwo wyobrazić, jak było trudne do przełamania. Dostawali często więcej niż postulowali w swoich postulatach. I teraz tylko czynnik polityczny, wolnościowy, mógł sprawić po prostu, że, te, że ten strajk miał jakikolwiek sens i mógł być utrzymany. I tutaj ta pani Ania odegrała po prostu taką ważną, ważną rolę. Problem. Oczywiście, można by mówić bardzo dużo. Jest jeszcze wątek związany z. Z realizacją tych, tych postulatów, czy negocjacją nad postulatami, które sformułował MKS 16 sierpnia. Na przykład, no, niezwykle ważne było to, żeby utrzymać pierwszy postulat, czyli, czyli postulat o powołaniu wolnych związków zawodowych, no, później zmieniony na niezależne, samorządne związki zawodowe, które we wrześniu. Przyjęły ogólnopolską nazwę Solidarność. MKS stał się w bardzo znalazł się w bardzo trudnej sytuacji, bo z jednej strony miał komunistów po 22 sierpnia, kiedy zapadła decyzja o wysłaniu komisji rządowej na negocjacje z mks do Gdańska, którzy mówili, że to jest po prostu postulat nierealny, że należy ten związek zawodowy ograniczyć do co najwyżej do regionu, do województwa, ale nie ma mowy o tym, żeby w ogóle po, była zgoda na powstanie niezależnych, niebranżowych właśnie związków zawodowych. A z drugiej strony ten MKS znalazł się w trudnej sytuacji, bo e, znalazł się pod takim naporem również doradców. Nie chcę powiedzieć, że oni tam przyjechali po prostu z postulatem wybicia z głowy czy z programem wybicia z głowy tego postulatu numer jeden, aczkolwiek na jak się podobno słuchało, na przykład Waldemara Kuczyńskiego, który mówił o tym, że słyszy chrzęst gąsienic sowieckich i ludowego wojska polskiego czołgów, które już jadą na stocznie i jak nie zrezygnujecie z tego pierwszego postulatu, to po prostu oni tutaj wiadą, to niektórzy stoczniowcy mieli po prostu poczucie, że, że rzeczywiście ta komisja ekspertów to przyjechała po to, żeby nam wybić ten postulat z głowy. No ale powiedzmy, ta, to stanowisko było nie do końca jednorodne. Aczkolwiek yy, tak zwany wariant B, który Tadeusz Mo yy, Mazowiecki, Bronisław Geremek, yy, Andrzej Wielowiejski, Waldemar Kuczyński promowali, czyli wariant, w którym nie powstają wolne związki zawodowe. A sprawa jest w zasadzie ograniczona do jakiegoś, do jakiegoś regionu, a później się tą, do tej sprawy będzie wracało w kolejnych negocjacjach już po zakończeniu strajku, no była po prostu koncepcją tej, tej komisji ekspertów. I teraz ten MKS znalazł się jakby no w, takich, w takich nożycach, po prostu bronił tego postulatu i przed tymi, którzy mieli być ich doradcami, czyli swoimi, i tymi, którzy byli komisją rządową na czele z Jagielskim. Która tłumaczyła nieustannie w zasadzie do ostatniego dnia, do 31 sierpnia 80 roku, że ten postulat, realizacja tego postulatu numer jeden jest y, nierealna. No i obrona tego postulatu przed tymi nożycami była po prostu niezwykle ważna. I teraz lekcja, którą MKS y, wyprowadził z tych pierwszych trzech dni strajku, z 14-16 sierpnia, była taka, że prezydium. MKS-u, to było 18-19 osób, wśród nich była Anna Walentynowicz, było opanowane przez ludzi WZZ-ów, czyli przed, przed sierpniowego ruchu antykomunistycznego, po to, żeby y, demokratycznie procedując nad postulatami i nad pewną strategią polityczną MKS-u w rozmowach z komunistami. Y, Zapewnić sobie po prostu obronę tych postulatów, które 16 sierpnia zostały wieczorem, jak mówiłem wcześniej, sformułowane, tych 21 postulatów sformułowanych przez, e, przez MKS. I jak popatrzymy na przykład na aktywność Anny Walentynowicz w tych ostatnich, powiedzmy, 10 dniach strajku. Czy ostatnim tygodniu strajku. Ona rzadko mówi, ale jak już mówi, to mówi o czymś konkretnym i mówi między innymi właśnie konkretnie o tym pierwszym postulacie, od, od którego nie ma żadnego odstępstwa, nie ma możliwości po prostu odejścia od tego, od tego, od tego postulatu. I jeśli jest jakiś fenomen w ogóle tego strajku gdańskiego, inny niż wszystkich innych, w tym szczecińskiego strajku, i tego Jaszczemskiego, nie mylić później z porozumieniami katowickimi, to on polega po prostu właśnie na obronie głównie tego postulatu. Tutaj są jakieś mrzonki, nie obraźcie się Państwo, brednie o komisjach robotniczych, jakiś powrót w ogóle do koncepcji goździka z 56 roku, o jakimś samorządzie robotniczym w zakładzie pracy. Nikt tutaj w ogóle prawie nie mówi o tym, że trzeba powołać ogólnokrajowy związek zawodowy z jedną centralą, z jednym statutem. Tak jak w Gdańsku. To oczywiście nawet w, tym, w tych porozumieniach sierpniowych gdańskich ten wątek pierwszego postulatu jest później tam w różny sposób. Interpretowany i powiedzmy, próbują go komuniści obejść, i ostateczna decyzja o tym, że powstaje jeden związek, który przyjmie nazwę Solidarność i będzie miał jeden statut i będzie według tego jednego statutu rejestrowany w Sądzie Najwyższym, że ta decyzja zapadnie 17 września 80 roku dopiero. Ale jakby ten wyłom zrobił gdański, gdański MKS i tutaj rola Anny Walentynowicz, a nie tylko, pewnie Kwestii pierwszego postulatu najważniejszą rolę odegrał Andrzej Gwiazda. Nie, nie ulega wątpliwości. On wziął na siebie ciężar negocjacji tego pierwszego postulatu, ale Anna Walentynowicz ze swoim autorytetem również w tą sprawę się angażowała. I ostatni wątek dotyczący już tego strajku i roli Anny Walentynowicz, to jest niewątpliwie kwestia to jest niewątpliwie kwestia więźniów politycznych. I tylko jeden taki przykład Państwu dam. Który dużo mówi o pani Ani. To jest obrona wszystkich więźniów, a nie takich, których sobie szczególnie umiłowaliśmy, a już o innych nie będziemy pamiętać. I myślę tutaj przede wszystkim o, o jej e, roli w obronie braci Kowalczyków, czyli tych, którzy wysadzili w powietrze w 1971 roku aule Uniwersytetu, później Uniwersytetu Opolskiego, wtedy Wyższej Szkoły Pedagogicznej Bopolu, gdzie e, dla upamiętnienia grudnia 70 roku SBC i milicjanci mieli się zjechać i tam dostać swoje jakieś awanse. I bym powiedział, główny nurt opozycji, a na pewno nurt ekspercki, który się przy MKS pojawił w tamtym czasie, mówił, że obrona Kowalczyków to jest coś za mocnego, za ostrego, że, że obrona terrorystów przed komunistami tylko nas narazi na większy kłopot. I że trzeba się zająć takimi, powiedzmy, którzy się nie uciekali do takich ostrych metod, bym powiedział, walki bezpośredniej z komuną. A ona mówiła: nie, o nich też trzeba pamiętać. I w ich obronie też trzeba stanąć. I później jest taki stenogram z posiedzenia. Międzyzakładowego, międzyzakładowego komitetu założycielskiego NSZZ Solidarność w Gdańsku z września 80 roku, gdzie Bronisław Geremek jej to zapamiętał i po prostu jej to, jej to zarzucał, że no, my tutaj nie możemy bronić terrorystów. Właśnie tak, tak powiedział w stosunku, w stosunku do, do tej inicjatywy, którą Anna Walentynowicz w tamtym czasie, w tamtym czasie podjęła. I ostatni element, który chciałem, na który chciałem Państwu zwrócić uwagę, taki bardzo, bo mówimy o takich bardzo pozytywnych y, sprawach. Później wszystkie kłopoty to się pojawią powiedzmy na przełomie 80-81 roku. Anny Walentynowicz, ale takim ostatnim wielkim, wielkim w tym 80 roku jej y, gestem, aktywnością jest niewątpliwie obrona kształtu. Pomnika stoczniowców, pomnika Trzech Krzyży, który Państwo znacie, ale pewnie Państwo nie wiecie, chyba że ktoś czytał moją książkę, jeszcze Stefan Chwin fajnie o tym pisał kiedyś w jednej ze swoich książek. Pierwotna idea tego pomnika, który, jak Państwo akurat wiecie, był zagwarantowany, jego budowa była zagwarantowana umowami, porozumieniem sierpniowym w Gdańsku. To już kształt tego pomnika próbowali komuniści w różny sposób wykoślawić, że tak powiem. Najpierw wysłali, nie wiem dlaczego patriotyczni ludzie w Polsce dalej czczą Wiktora Zina, no w każdym razie Wiktora Zina bolszewicy wysłali do Gdańska, który tłumaczył, że nie może to być jakiś taki pomnik z trzema krzyżami, na których wiszą te kotwice, które udają Chrystusa, o co wam chodzi, wy tu robotnicy, ja wam tu wytłumaczę, że Chrystus nie jest kotwicą i tak dalej, i tak dalej. Ale do tego jeszcze doszły intrygi związane z tym, kogo upamiętnić ma ten i jaki ma być przekaz tego, tego, tego pomnika. I jak mówię, pewnie Państwo nie wiecie, że to pierwotnie miał być pomnik poległych stoczniowców, a później komuniści zaczęli propagować taką koncepcję. Do której się niestety przychylił Lech Wałęsa i szereg nawet bardzo przyzwoitych innych działaczy Solidarności, że wspomnę tylko bardzo ważnej dla mnie, też postaci, ale obiektywnie ważnej dla historii gdańskiej Solidarności, Henryku Lenarciaku, który był wiceprzewodniczącym, nie, przewodniczącym Komitetu Budowy Pomnika Poległych Stoczniowców, a wiceprzewodniczącą była Anna Walentynowicz. Którzy to wybitni, jak powiedziałem, zasłużeni ludzie uznali tą rację komunistów, że to ma być pomnik pojednania narodowego. A jak pomnik pojednania narodowego, to na nim powinny być wygrawerowane nazwiska zarówno poległych stoczniosów, jak i poległych milicjantów. I w zasadzie wszystko, bym powiedział, tak brutalnie zostało klepnięte. To znaczy, dogadano się co do tego, że taki ten pomnik ma być. I opisywałem kiedyś tą, tą scenę. Ona musiała też być niesamowita w rzeczywistości, kiedy siedzi w gabinecie wojewody Gdańskiego-Kołodziejskiego pierwszy sekretarz, Kołodziejski oczywiście siedzi, pierwszy sekretarz Tadeusz Fiszbach i Henryk Lenarciak, przewodniczący komitetu budowy tego pomnika. Oni są tam na linii z, ze Stanisławem Cioskiem. To jest chyba listopad albo październik 80 roku. I za przeproszeniem wparowała na to spotkanie, nie pukając do drzwi, w obstawie stoczniowców Anna Walentynowicz mówi: Takiego pomnika tu nie będzie. To będzie pomnik poległych stoczniowców. Żadnych milicjantów, nie będziemy nazwisk tych przestępców tutaj po prostu na tym pomniku pisać. Albo będzie taki pomnik, albo w ogóle nie będzie takiego pomnika. No właśnie, Henryk Lenardziak mówi, Panie Aniu, ale to nie będzie w ogóle pomnika, oni się nie zgodzą na pomnik, jeśli tam nie będzie tych milicjantów. To ona mówi, no to nie będzie tego pomnika. No i po prostu on nie chciała wyjść z tego gabinetu, Zaczęli, zaczęły się dyskusje i tak dalej, i tak dalej. No i ostatecznie po prostu wojewoda tam wychodził, wracał, wrócił i mówi, no dobra, no to już nie będzie tych milicjantów na tym, na tym pomniku. I później no, kara, która, która spotkała panią Anię za to, że na tym pomniku nie było milicjantów, to, było, to była taka, że nie była w strefie VIP w czasie tej, tej mszy świętej. On tam Solidarność stoczni gdańskiej ją tam odgrodziła od tej strefy. No i na czym na przykład bardzo już później ubolewała, to nawet jej uniemożliwiono przyjąć Komunię świętą. Na, podczas tej mszy. Pięknej zresztą, podczas której tam Daniel Olbrychski recytował wiersz, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, są nawet fajne zapisy, no w każdym razie pani Ania tam została w skuteczny sposób jakby odizolowana, odizolowana od, od, od tych no, liderów powiedzmy powstałej przed chwilą, przed chwilą Solidarności I tak można powiedzieć, Wyglądał ten rok 80, jeśli chodzi o, o Panią Anię, a tak z, kończąc już y, to swoje przydługie wystąpienie, y, chcę Państwu powiedzieć y, jakby coś, co nie jest moim oryginalnym przemyśleniem, tylko jest przemyśleniem zaczerpniętym z, z takiej dyskusji z Andrzejem Zebertowiczem, że w zasadzie Anna Walentynowicz jest przykładem na to, że taka osoba w gruncie rzeczy nigdy nie powinna. Na, y, w historii jakiegokolwiek kraju y, zaistnieć, a na pewno odegrać jakiejś ważnej roli, bo cały kapitał ludzki, który posiadała, y, kompetencje polityczne, to, to wszystko jakby sprawiało, że, że ten fenomen nie mógł się, nie, nie miał prawa się po prostu wydarzyć, a się wydarzył I to jest coś po prostu, jak powiedziałem, niesamowitego. Coś, co sprawia, że się często wzruszam, jak mówię o pani Ani, bo to jest też fenomen, jakby nie, niewytłumaczalny. Ile ten mały człowieczek, jak powiedział pan dyrektor napisałem to w, chyba w ostatnim rozdziale swojej książki. Mała kobieta, czy mały człowiek od wielkich spraw ile, ile taki człowiek po prostu taka, taka zwykła, Robotnica, bez szkoły, samotna, bez rodziców, bezdomna przez długi czas, ile może po prostu jeden człowiek zdziałać i to jest chyba jakby podstawowe przesłanie z historii Anny Walentynowicz dla nas wszystkich w każdej epoce i w takiej, która się nam wydaje sielanką, jak może teraz i w, i, i w takich, które są może trudniejsze, które, które pewnie za jakiś czas przyjdą. Ile może zrobić jeden człowiek i to jest ważne po prostu, żeby pamiętać o tym, że jakby na każdym z nas ciąży jakiś obowiązek pracy i ona powinna być dla nas wszystkim jakimś takim niesamowitym przykładem, no pewnie jakiejś heroicznej walki, bo to było ponad, ponad siły jej i zresztą... Trudności w relacjach między panią Anią a szeregiem osób polegały chyba głównie na tym, ja sam byłem ofiarą trochę takich, takich relacji, że ona bardzo często jakby podług siebie, według siebie patrzyła na innych i zobowiązywała innych do, do podobnej do siebie pracy i wysiłku, I, 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 i tutaj wokół tego pojawiały się różnego typu zgrzyty, bo ona nie mogła zrozumieć tego, że jeśli ona może, to dlaczego inni nie mogą, którzy są mądrzejsi, mają więcej środków, możliwości, samochody mają i tak dalej, i są zdrowi, młodsi, a nie chcą po prostu yy, pracować. No ale mówię, to jest, yy, to jest pewien fenomen, który nie do końca jest wytłumaczalny. Dziękuję bardzo. że bardzo dziękujemy za to wprowadzenie. Yy, udało nam się trochę obniżyć temperaturę grawitacyjnie otwierając drzwi na zapleczu, ale myślę, że teraz temperatura już tylko wzrośnie, ponieważ przechodzimy do drugiej części naszego spotkania, czyli do dyskusji. No i tym samym zapraszam Państwa do zabrania głosu, do zadawania pytań. Przypominam tylko, że nadajemy na żywo do internetu, więc proszę o krótkie pytania i krótkie ewentualnie głosy uzupełniające wypowiedź Pana Profesora. Pani Anna Walentynowicz po roku 89 żyła w skrajnej biedzie. Wtedy został prezydentem właśnie Legwansa pseudonim Bolek. Dlaczego państwo polskie pozwoliło na to, na, na to, żeby ta mała, a jednak wielka kobieta w ten sposób była traktowana? Nie wiem, jak panu odpowiedzieć na to pytanie, ale państwo polskie ma z tym problem do dzisiaj. Próbuje to oczywiście w różny sposób jakoś jakoś naprawiać pewnie bardziej teraz niż kiedyś, ale, ale ma z tym problem do dzisiaj. A w tamtym czasie, kiedy, kiedy, kiedy był rząd mazowieckiego, a później rząd Bieleckiego, gdzie mieliśmy jakby wprost taką instytucjonalną kontynuację PRL-u. To w ogóle nikt o tym nie myślał, co zrobić z, boh z bohaterami, którzy byli może trochę nieco starsi od tych, którzy przejmowali władzę, czy zostawali posłami, czy senatorami. No i jakby pani Ania, pomijając jakby jej wielkie zasługi, wszystkie, które, które nakazywały ją potraktować odrębnie, w jakimś sensie wyjątkowo, ona by przeciwko temu jakby tu się siedziała, protestowała. Ale rzeczywiście jej, jej zasługi były, były często przecież większe niż innych, i ona nawet w tym sensie powinna zostać wyjątkowo potraktowana, a nie została. Ale to jest, ona była ofiarą jakby tego systemu rodzącej się III, III Rzeczpospolitej. No, ja to opisywałem dość szczegółowo w książce swojej. To jest w ogóle niesamowite, bo jej nawet więzienia, a, a, a była dość długo prześladowana w okresie stanu wojennego, bo najpierw była y, dość długo w Gołdapi w obozie internowania dla kobiet, potem, potem była y, aresztowana i siedziała w więzieniu do roku 1983 w Grudziądzu, a później znów rok siedziała w więzieniu w Lublińcu do sprawy w Katowicach, czyli praktycznie do roku 1984 od wprowadzenia stanu wojennego była więziona. I niech pan i państwo sobie wyobraźcie, została oczywiście wyrzucona ze Stoczni Gdańskiej bez praw emerytalnych i kiedy się zmienia ten ustrój, mamy już tą niepodległość, to jej tych trzech lat więzienia nie chcą zaliczyć w ogóle do okresu emerytalnego. I co się dzieje? Ona w ogóle tam wali do drzwi do Jana Krzysztofa Bieleckiego, no w końcu to był jej, no może nie kolega, ale znajomy, no nie chcę powiedzieć z podziemia, chociaż no Bielecki akurat był w podziemiu w pierwszym tym okresie po wprowadzeniu stanu wojennego i on miał takie dyżury jako premier, bo to już były rządy KLD za, za prezydentury Wałęsy. I, I się próbowała do niego wbić, po prostu, żeby mu powiedzieć, że to tak nie może być, yy, że, że te lata nie są, nie są zaliczane do, do, do wieku emerytalnego, czy do, do tego okresu składkowego, tak precyzyjnie rzecz ujmując. No i nie była w stanie się do niego w ogóle dostać. I wróciła na suwnicę. Ona dwa lata pracowała w Stoczni Gdańskiej po roku 89 żeby wyrównać sobie tą emeryturę, żeby jakoś po prostu przeżyć, jakoś. Ona wtedy bardzo chorowała, to już Państwu tutaj nie mówiłem, ale ona już w 1983 trzecim i czwartym roku, wtedy kiedy jest sprawa katowicka i siedzi w więzieniu w Lublińcu w bardzo złych warunkach, wcześniej na Montelupich w Krakowie, to ona ma nawrót choroby nowotworowej. Potem jest operacja, tak się zaczyna jej przyjaźń w końcówce życia księdza Jerzego. i i, I później ona po prostu musi, musi brać no, leki, ma nawrót tych, tych, tej choroby nowotworowej. Yy, no, i ją zwyczajnie w roku 89, 90 nie stać na wykup lekarstw. I ona wraca na tą, na tą suwnicę. I później to można przeskoczyć. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, to był chyba 2003 czy 2004 rok. Jak ona zdesperowana, bo cały czas ma te problemy yy, problemy zdrowotne. Ona wystąpiła do sądu o odszkodowanie za lata, za lata, prześladowań w okresie PRL-u i wtedy Lech Wałęsa, no sam go kurczę wywołuje niepotrzebnie zupełnie, e, zaprotestował przeciwko temu, że co ona w ogóle chce, dlaczego ona chce pieniądze za lata walki z komuną, on też walczył i on żadnych pieniędzy nie potrzebuje, a ona, ja, ja, ją, ja ją znałem wtedy po prostu, ona mówiła, panie Sławku, ja nie mam pieniędzy na, na egzystowanie po prostu przy tej skali potrzebnych leków, które, które muszę przyjmować. I, I dopiero, to powiem Państwu jeszcze więcej, do, dopiero ten orzeł biały, za którym, to jest chyba jedyne odznaczenie w Polsce, za którym idzie jakiś dodatek do emerytury, którego, który, który dał Ani Walentynowicz, Lech Kaczyński 3 maja 2006 roku, pozwolił jej normalnie po prostu w wolnej Polsce egzystować przez 4 lata ostatniego życia, ostatnie życia. W 1980 roku zaczyna się konflikt między Anną Walentynowicz a Alechem Wałęsą. Odbro odwrotnie. <laughs> <laughs> Niech będzie odwrotnie. Na czym to polegało? Jakie tam były głębie, że, że to tak się dlaczego? działo i dlaczego? To wszystko jest, wie Pani, Szanowni Państwo, bardzo skomplikowane. To nie jest konflikt o wymiarze wyłącznie personalnym. On w jakimś sensie wybrał ją do tego konfliktu. E, oczywiście można dyskutować, dlaczego i tak dalej. Natomiast, e, na, natomiast ona reprezentowała środowisko gwiazdozbioru, z którym on postanowił walczyć, czy może inaczej. On się od niego zaczął dystansować, autonomizować już w czasie strajku. I ten 16 sierpnia jest świetnym tego przykładem, ale ta autonomizacja Wałęsy wobec macierzystego środowiska wZZ-owskiego, przedsierpniowego, ona później postępuje od września 80. roku coraz bardziej, yy, coraz bardziej, coraz bardziej i ona jest związana z pewnym konfliktem natury ideowej i programowej. Natomiast jak pani mnie, że tak powiem, dociska w sprawie, w sprawie Anny Walentynowicz, yy, to podobno wszystko zaczęło się właśnie na przełomie września, października 80. roku, kiedy to Anna Walentynowicz wpadła na taki świetny pomysł, zresztą nie tylko ona, że trzeba objechać kraj. Że trzeba po prostu pokazać się ludziom. Powiedzieć: My żeśmy organizowali strajk w Gdańsku, teraz musimy się wszyscy zjednoczyć, my to robiliśmy dla nas wszystkich, my budujemy tutaj wielki ruch antykomunistyczny, solidarność itd. i tak dalej. Ona pierwsza pojechała w Polskę. I to wywołało niepokój Wałęsy, że ona kradnie mu w jakimś sensie, nie chcę powiedzieć legendę, bo ona miała wtedy większą legendę niż on, chociaż no on był też już bardzo, bardzo znany, też nie tylko w kraju, ale i za granicą, coraz bardziej znany, ale uważał, że on ten czas jakby przegrywa w tej rywalizacji. No taki sposób myślenia. Częsty dla, dla nie chcę powiedzieć ludzi. No ale powiedzmy, dla, dla ludzi pokroju Wałęsy to, to, to częste, czę, częsty sposób myślenia, tak? Że ktoś mi ukradnie po prostu sławę. I tak banalnie to się zaczęło, ale w gruncie rzeczy to przecież chodziło o coś więcej. I, i ona była w jakimś sensie wybrana w tym konflikcie jako, jako taki kontrapunkt dla niego. Miał bardzo silny kompleks związany z Anią Walentynowicz, też, też wynikający z tego, że o nią był ten strajk, a on został niejako dopisany do tych postulatów. Śmieszne, no, ale on, on, tak, on tak myślał. Ania Walentynowicz, że tak powiem, miała dla niego serce. Przed sierpniem 80 roku ona pomagała rodzinie Wałęsów, jeździła na stogi z siatkami jedzenia. Jak przychodziły koroskie pieniądze, no to po prostu też ona robiła zakupy ze swoich pieniędzy i te koroskie pieniądze były też przekazywane Wałęs, jak Wałęsa stracił ostatecznie zatrudnienie w elektromontażu. To w ogóle wzz -y z pieniędzy korowskich wypłacały mu ekwiwalent była wielka to pomoc po prostu i Ania Walentynowicz była jedną z tych osób, że tak powiem, w WZZ-ach, które odpowiadały za tą pomoc, też w stosunku do Wałęsów. No a później on uznał ją za jakby tą swoją główną rywalizację, czy główną, uznał ją za główną rywalkę w tej pogoni za Sławą. No, ale jak mówię, na to się nakładała bardzo skomplikowana historia, związana z tym, czym ma być Solidarność, czy reguły demokratyczne w ruchu Solidarności mają być przestrzegane, czy statut Solidarności jest tylko takim sobie jakimś tekścikiem, czy może naprawdę w tym ruchu musi być demokracja, i ona się o to wszystko upominała, ale, ale też musi Pani, musicie Państwo pamiętać, że. On miał z nią problem, bo on nie mógł jej po prostu na przykład tak potraktować jak Maryli Płońskiej, którą w pierwszej siedzibie Solidarności, państwo w to nie uwierzycie, ale tak było. Wziął po prostu za włosy i wyprowadził z budynku. To on na to sobie w stosunku do Ani Walentynowicz pozwolić nie mógł. Ona była po prostu sławą, wielką legendą, za nią stali ludzie konkretni. Ona, ona była zakotwiczona w. W Solidarności Komisji Zakładowej Stoczni Gdańskiej. Później to się zmienia Wałęsa, jakby całkowicie przejął kontrolę nad Komisją Zakładową Solidarności, która ostatecznie zaczyna atakować nawet Annę Walentynowicz. Ale to jest taki, bym powiedział, przynajmniej na początku, chłopski konflikt o sławę. On się bardzo uzewnętrznił, dopiero można powiedzieć, wylał się. W najgorszym z, z najgorszych w ogóle momentów, który sobie można wyobrazić, to znaczy podczas audiencji u Jana Pawła II w styczniu 81 roku, kiedy on po prostu na, na Annę Walentynowicz wrzasnął przy, w obecności Jana Pawła II, w momencie kiedy ona przywiozła takie książki, nie wiem, 10, 20 egzemplarzy, jest, są takie zdjęcia, chyba nawet w tym albumie. Jak Ojciec Święty stoi, z jednej strony jest Lech Wałęsa, z drugiej Anna Walentynowicz i cała delegacja Solidarności. I pani Ania prosiła o to, żeby się Ojciec Święty wpisał chyba do wszystkich tych książeczek, bo ona je rozdawała, to jest wymiar, o którym bardzo często nie pamiętamy, różnym swoim podopiecznym, którym się pani Ania przez całe życie opiekowała. Chorym, starym, niedołężnym, głównie paniom. I miała ideę taką, że, że przyjedzie z tego Watykanu i każdemu z tych podopiecznych da taką pamiątkę. I on wtedy na nią po prostu tam no, fuknął bardzo ostro. Co pani tutaj wyrabia? Ojciec święty uspokoił Lecha Wałęsę i po prostu, że tak powiem, pokornie wpisywał te, 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 te swoje dedykacje do tych, do tych książeczek. Ale to była tylko, można powiedzieć, taka zewnętrzna strona tego, co narastało bardzo długo i co zostało. Ostatecznie, że tak powiem, w cudzysłowie ukoronowane 1 kwietnia 81 roku, kiedy z inspiracji Wałęsy, partii ISB, wszyscy się połączyli, częściowo Kościoła, tu ksiądz Henryk Jankowski odgrywał bardzo ważną rolę w walce z Anną, z Anną Walentynowicz, są te jego raporty, z których to wynika, wyrzucili Annę Walentynowicz, czy cofnęli. Mandat Anny Walen Annie Walentynowicz jako członka prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ Solidarność z ramienia Stoczni Gdańskiej. I to jest właśnie kwiecień 1981 roku. Ale to jest, jak mówię, to trzeba widzieć nie tylko w wymiarze osobistym, chociaż ten wymiar jest ważny, ale w takim wymiarze pewnego konf narastającego konfliktu polityczno-ideowego, programowego w samym ruchu Solidarności. No ze względu na to, że Ania była związana z gwiazdozbiorem i szerzej, można powiedzieć, z Kuroniadą, z Ruleskim, z Jurczykiem, z Rozpłochowskim, jakby całą grupą opozycyjną wobec, wobec Wałęsy i jego zaplecza dorad, doradczego, tak bym powiedział. Słowik jeszcze i tak Oczywiście, że po stronie kuronia. Oczywiście, że po stronie kuronia. To też jest no, fenomenalna historia. Proszę sobie wyobrazić, że ten że ten człowiek, który wszystko przewidział, ale realnie nic nie przewidział, ale był ważny dla, dla ruchu Solidarności, dla opozycji przedsierpniowej i tak dalej, daleki jestem od tego, żeby tu coś złego o nim powiedzieć. No, mogę analizować jego poglądy ideowe, polityczne, z nimi się nie zgadzać, ale no, muszę mu oddać po prostu, że był aktywnym człowiekiem i ujmującym dla wielu nie tylko kobiet, ale również mężczyzn działaczem, działaczem ruchu antykomunistycznego demokratycznego przed sierpniem 80 roku i Ania Walentynowicz się nim fascynowała. Fascynowała Do tego stopnia, że była w stanie stanąć przed 400 osobową załogą komitetu tam założycielskiego NSZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej i powiedzieć Nikt tutaj z Was nie jest godzien, że myka u, u, u sandałów, jacka, kuronia, rozwiązać. To jest wielki człowiek i nie pozwolę, żebyście go tutaj wyzywali. A oni tam wszyscy, a to żyd, a Ty jesteś taka i owaka, Ty tam się z Żydem po prostu kolegujesz i tak dalej. To też jest związane z pewnym konfliktem natury programowej, mniej ideowej, ale programowe, programowym konfliktem w samym ruchu Solidarności. Po prostu Jacek Kuroń przyjechał 2 września 80 roku do Gdańska i zamieszkał u pani Ani. Mieszkał u niej prawie 3 miesiące. Za przeproszeniem gacie mu prała, jajecznicę robiła codziennie, prasowała, żeby Jacek jakoś wyglądał. Musicie Państwo to wszystko zrozumieć. Partia, służba bezpieczeństwa, ekipa doradcza wokół Wałęsy z mazowieckim Geremkiem na czele. Wiem, że to się w ogóle Państwu w głowie nie mieści. Nienawidzili Kuronia i to był sojusz po prostu, że ten człowiek nie może w ogóle wejść, nie ma wstępu do MKZ-u, do siedziby Solidarności. I kwatera polityczna Jacka była w mieszkaniu przy Grumwalskiej Joanny Walentynowicz. Tam on mieszkał, tam była jego kwatera polityczna. Jak już było za dużo ludzi, to schodzili do takiej restauracji, jak ktoś z Państwa wie, gdzie Ania mieszkała, to tam legendarna do dzisiaj raz chińska, raz indyjska, i tak dalej, ale zawsze jest jakaś restauracja między pomnikiem a jej, a jej kamienicą. I tam po prostu, jak już było więcej ludzi, to Jacek obradował tam na dole. Ale generalnie mieszkał po prostu u niej. Dlatego, że wtedy wszyscy gwiazdozbiór zbiór, kuroniada. Ci wszyscy ludzie, których tu wymienili, wymieniliśmy, oni wszyscy, że tak powiem, mieli bardzo podobne poglądy na to, czym ma być Solidarność. Z Jackiem Kuroniem jest to bardziej skomplikowane. On przyjechał 2 września po to, żeby obalić Wałęsę pod hasłem, że jest agentem SB i trzeba jak Gwiazdę zrobić szefem Solidarności. Ja to opisywałem, to jest wszystko bardzo złożone, niezwykle ciekawe, taki rodzaj zamachu stanu, który był organizowany przez, przez Jacka Kuronia czego tam niektórzy mainstreamowi historycy nie chcą mu pamiętać, nie chcą o tym pisać, a trochę materiałów o tym yy, znalazłem. Yy, no, ale kwaterował po prostu u pani Ani i, i w zasadzie to trwa do zjazdu Solidarności we wrześniu 81 roku. Wtedy Jacek przechodzi na stronę Wałęsy i to był, to był szok dla gwiazdozbioru i Ani, to był szok. I wtedy się jakby kończy ten ten, ten, ta przyjaźń, no, można powiedzieć, chociaż jeszcze po wstanie wojennym Etyush jest inna jakby sytuacja, wspólny wróg, znów są te, te wszystkie polskie zaklęcia o tym wrogu i że my tam razem, wtedy jak jest wróg, no to tam się spotykają. Są takie zdjęcia urocze, jak Jacek Kuroń z Adamem Michnikiem całują panią Anię, jak ona wyszła z więzienia w Katowicach po procesie. No, ale to już jest tylko teatr, natomiast w tych latach 80-81, no to to są sojusznicy. Bronią Ani Walentynowicz, trzeba powiedzieć, że oni bardzo jej bronili wtedy, kiedy Wałęsa się dosłownie nad nią politycznie znęcał i wyrzucał po prostu z, z Solidarności. Panie profesorze, była, była próba wielokrotnego otrucia pani Ani i w wolnej Polsce wiem, że prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej próbowali postawić ubeków przed sądem. Czy któryś z nich kiedykolwiek odpowiedział, a w ogóle czy siedział? W co wątpię zresztą? Taka próba, taka próba, nie wiem czy otrucia, czy podtrucia to jest jakby kwestia, tam biegli mieli jakieś wątpliwości w tym procesie, który, który się odbywał. Ale taka próba została podjęta jesienią 1981 roku, kiedy pani Ani Walentynowicz, agentka Służby Bezpieczeństwa, z którą się ona jakoś kolegowała, czy nawet przyjaźniła, pani Ewa Sobul z Radomia, działaczka Solidarności, wtedy agentka Służby Bezpieczeństwa, a później w stanie wojennym, co jest niesamowitą, co jest niesamowitą historią, ukadrowiony funkcjonariusz SB. Miała podać w herbacie, jeśli się teraz nie mylę, taki środek Furosemidum, który miał spowodować odwodnienie w zderzeniu z różnymi lekami, które pani Ania przyjmowała właśnie jesienią 1981 roku. Miał wywołać no, jakieś, jakieś problemy zdrowotne. Jak mówię, istnieje spór co do tego, co to mogło spowodować w tamtym czasie. No w każdym razie sama SB pisze, że mobilność Anny Walentynowicz zostanie powstrzymana, ona nie będzie jeździła po kraju i spiskowała przeciwko Wałęsie, nie będzie mówiła różnych złych rzeczy tam na, na, tych, na tych świetnych działaczy, tam przywódców i trzeba po prostu to zrealizować. Jakaś ręka Boga albo przynajmniej paluszek spowodował, że pani Ania Pojechała do pani Ewy Sobul. Cała kombinacja została przygotowana przez departament III MSW. Ewa Sobul miała już ten furosemidum, tylko że pani Ania przyjechała i mówi, wiesz, ja muszę już wyjechać, bo muszę wracać do Gdańska. Nie zostanę tu na noc. I cały plan kombinacji operacyjnej się załamał. I teraz jak pan mnie pyta, co się później z tym w sądzie stało, no wolne sądy stwierdziły, że zamiar to jeszcze nie jest przestępstwo. To, że ktoś chce jakieś furosemidum dać komuś, to tam, jak nie podał, to, zna, to znaczy, że przestępstwa nie ma. No i w ten sposób tych dwóch funkcjonariuszy, którzy się pod tą niebywałą notatką, która przetrwała do naszych czasów, yy, którzy się pod tym podpisali, jakby żadnej odpowiedzialności karnej nie, nie ponieśli. Było odwołanie, ale nic z tego nie wyszło. Natomiast jak pani Ania, pierwsz, ja, ja sam to pamiętam, sam byłem ofiarą tego, jak pani Ania po raz pierwszy mówiła mnie truli, mnie służba bezpieczeństwa chciała otruć, to się wszyscy pukali w głowę, co ta oszołomka po prostu opowiada, skąd ona takie różne rzeczy mówi. Sam miałem wątpliwości, co do tego, nie, nie uważałem nigdy pani Ani za oszołomkę, żeby było jasne, ale bo sam byłem oszołomiasty, Natomiast, natomiast, no uważałem, że to może być jakaś przesada, bo tak pracując w tym ipn już później tyle lat, to, to nic takiego, takiego strasznego w tych dokumentach, jak właśnie plan kombinacji operacyjnej, żeby jakieś środki farmaceutyczne podać figurantce nie spotkałem. No i aż do czasu, kiedy w końcu spotkałem i, i znalazłem to w jakichś dokumentach. Panie profesorze, gdyby pan mógł słów kilka powiedzieć, bo e, o początku życia e, pani Ani, bo w kontekście tego przydomku, który się przyjął, e, Anna Solidarność, można powiedzieć, że najbardziej biało-czerwona kobieta tego wieku, a być może naszej historii. E, I warto chyba powiedzieć kilka słów o tym, jaką drogę przeszła ze wschodu, tutaj można powiedzieć, do korony czy do, do Polski. To jest dość złożona sprawa, ze względu na to, że już po ukazaniu się mojej książki, w której pierwszy rozdział, bardzo krótki, napisałem w oparciu o rozmowy z panią Anią i to, co sama publikowała albo opowiadała wcześniej panu Jastrunowi. Pojawiły się różne interesujące, bardziej, mniej teksty o tym, że pochodziła z ukraińskiej rodziny, że jej losy w gruncie rzeczy wyglądały inaczej te wojenne, te pierwsze lata wyglądały inaczej. Nawet wczoraj, bardzo ciekawy, pochwaliłem nawet ten artykuł, chociaż niespójny logicznie, ukazał się artykuł w Gazecie Wyborczej, tam dwóch autorów przygotowuje, jak rozumiem, książkę o pani Ani, gdzie ten wątek dotyczący jej pochodzenia ukraińskiego ma być bardzo tam rozbudowany. I jak powiedziałem, ja tego nie kwestionuję, tylko że to się wydaje mi trochę wszystko niespójne. No, mianowicie, opowieść jest taka, że w zasadzie jej rodzice wojnę przeżyli. Jej brat wojnę, jeśli dobrze pamiętam, też przeżył był żołnierzem Ukraińskiej Armii Powstańczej. Że generalnie ona się urodziła po prostu w integralnie, bym powiedział, ukraińskiej rodzinie pod równem. Ale z drugiej strony, we wszystkich tych tekstach, ten wczorajszy to jest nawet można powiedzieć pewnym regresem w stosunku do wcześniejszych różnych tekstów, które również na łamach Gazety Wyborczej się pojawiały. Nie jest wyjaśniona historia, jak ona się znalazła u państwa teleśnickich, z którymi ostatecznie z tego wołynia i kiedy, bo tam są różne daty padają. Wczoraj przeczytałem, że to jest 44 rok. Jak to się stało, że młoda dziewczynka, której rodzice przeżyli tą, tą wojnę? Znalazła się, że tak powiem, w rękach w, pod opieką państwa teleśnickich i wyjechała z nimi jakby do, do Polski w, w tych granicach, w których teraz żyjemy, czy najpierw pod Warszawę, a później, później pod, pod Gdańsk. Pani Ania zawsze opowiadała o tym, że straciła rodziców, że miała brata, który został wywieziony później na Sybir. Oni wszyscy twierdzą, że wszystko wyglądało inaczej, że w ogóle do dzisiaj żyje siostra. Powiem panu, panie Mecenasie, że ja nie wiem, jak było. Ja jestem otwarty na każdą prawdę i w ogóle jestem daleki od tego, żeby jakąkolwiek historię, w ogóle to w niczym nie umniejsza pani Ani, bo, bo, bo w ogóle to, to jakby nie jest kwestią sporną. E, jakby każdą historię przyjmę, ale to mi się wydaje cały czas po prostu. E, no, niespójne. No, chyba że, chyba, że tą sprawę ktoś ostatecznie wyjaśni, ale już nawet Janusz Walentynowicz, syn pani Ani, pojechał do Równego, chodził po archiwach, spotkał się z tą rodziną. Zresztą pani Ani mówiła, że tam była w ogóle, że spotkała tych ludzi. Mówi, że to jest jakieś kuzynostwo. No, być może, no to, to jakiś psycholog dobry musiałby się tym zająć. Być może z jakichś powodów. Pani Ania swoją historię wczes, wczesnego dzieciństwa wyparła. Ale tu się pojawia argument, który zawsze przywołuję, który jest dla mnie, przynajmniej na razie, bardzo istotny. Jak to by była taka prosta sprawa, że pani Ania to wyparła i w jakimś sensie to związane jest z tym wyparciem sfałszowała swój życiorys w tym pierwszym okresie kilkunastu lat. Tak? To dlaczego służba bezpieczeństwa, która miała wszystkie narzędzia, żeby to sprawdzić, nie ogłosiła tego, że na czele Solidarności, waszą ikoną, w ogóle kiedy oni popierali w ogóle Wałęsę i tak dalej, zwalczali ją, mógłbym Państwu sporo op opowiadać, oni, oni mogli po prostu ogłosić, ona jest z rodziny UPA, band UPA tam, sfałszowała swój życiorys. Jastrunowina no, opowiadała jakichś głodnych kawałków, po prostu o tym, że ojciec zginął w kampanii wrześniowej 1939 roku, a mama na wieś o jego śmierci miała zawał, a brata wywieźli na sypi. To wszystko nieprawda. My tu mamy dokumenty, proszę. Nigdy nic takiego nie było. A jakby ktoś. Panu Mecenasowi, czy państwu powiedział, że się KGB nigdy nią nie zainteresowało, to ja wiem sam o tym opisy, to opisywałem, że już w czasie strajku sierpniowego 1980 roku to kolega Bogdan musiał przywiózł dokumenty z Moskwy, rezydentura czy część rezydentury KGB, która była w konsulacie. Sowieckim w Gdańsku, y, raportowała o jej aktywności, bo ona w czasie sierpnia 80 roku, to o tym nie powiedziałem, proszę sobie to wyobrazić jeszcze, y, mówiła w, 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 podczas strajku o tym, że trzeba pomnik ofiar Katynia postawić. No i sowieci po prostu raportowali do Moskwy, na Łubiankę, o tym, że tu jest taka wariatka, która, która mówi o Katyniu i coś trzeba zrobić, kim ona jest i tak dalej, charakterystykę jej przesłali. No to wtedy był moment, kiedy można było podjąć w ogóle temat. Tak? I, ale nic takiego, nic takiego nie miało miejsca i, i to jest dla mnie ciekawe po prostu, dlaczego kombinacyjnie tego nie wykorzystali, a wykorzystali w stosunku do niej wszystko. Co sobie państwo możecie wyobrazić, że jest złodziejką, że jest alkoholiczką, że nie wie z kim ma dziecko. Wszystkie najbardziej obrzydliwe rzeczy, po prostu takie prywatne, Okradali jej mieszkanie z cennych, jedynych rzeczy, które miała, jak była w więzieniu, no to wracała do, po roku na przykład do, do mieszkania, które było otwarte. Pokazywali, bezpieka pokazywała sąsiadów w jej swetrach i, i sukienkach, żeby jeszcze ją upokorzyć. No jakby cały arsenał zastosowano. Notatki na jej temat szły do samego Jaruzelskiego i Kiszczaka i do członków biura politycznego. Po prostu nigdy tego wątku dotyczącego sfałszowania życiorysu, życiorysu z, z tego w, w, wczesnego okresu nie było. I to jest dla mnie zastanawiające. A eksplozja tych wszystkich informacji następuje wtedy, kiedy pani ani na świecie nie ma. To, to, jest, to jest dla mnie zjawisko. Czy to, jest właśnie, czy to nie jest próba? To, tak, to, 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 mhm. to prawda jest najciekawsza. Tak. To nie jest już próba dzisiaj. W tym wielkim konflikcie, o którym mówimy, weteranów nazwijmy, w tej wojnie, którą wiadomo, kiedy się rozpoczęła i kto ją wytoczył, z jakich powodów Pan o tym mówi, że to nie jest dziś próba Panie właśnie takiego na siłę odbrązawiania tej postaci, której trudno cokolwiek zarzucić? No to, 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 to też jest chyba bardziej złożone, ale rzeczywiście, bo, bo to jest wprost nieformułowane. Ale gdzieś w tyle głowy każdy, kto się temu przygląda, przysłuchuje, musi sobie pomyśleć tak. I tak, i tak te teksty są pisane. Pamiętam pierwszy tekst, yy, pierwszy tekst Mirosława Czecha ze Związku Ukraińców Polskich po ukazaniu się mojej książki. W 2010 roku też miał takie, właśnie bardzo ostre, nawet sformułowane tezy, których teraz się wycofano, ale jak mówię, jak się to czyta i logicznie się to jakoś tak analizuje, to musi się pojawić ten, to pytanie. A jak ona, skoro ona sfałszowała swój życiorys ten wczesny, no to może ona sfałszowała też swój życiorys późniejszy? Może w ogóle ona nie była tą osobą, o której my tutaj mówimy? Tak. I, I takie coś się Na razie to jest przekierowywane jakby przeciwko mnie. Spoko, ja tam jestem w stanie to przyjąć. Ja sfałszowałem historię Anny Walentynowicz, w porządku. Niestety nawet mój kolega, który pracuje dalej w Instytucie Pamięci Narodowej, też takie rzeczy zdarza mu się gdzieś tam na swoim Facebooku napisać. W porządku. Natomiast, natomiast no oczywiście też mnie zastanawia to, że to często piszą osoby, które w, nawet prywatnie mi mówiły, bo część z tych osób znam, że Pani Ania Walentynowicz to jest jakaś oszołomka i w ogóle jej poglądy są straszne itd. i tak dalej. Teraz to wszystko jest pisane jakby w duchu takim, jaka to wielka Ukrainka była. Wielka taka Ukrainka, po prostu, która tym Polaczkom w ogóle tu zrobiła Solidarność, ale tak. Wszystko takie nieostre, takie nie, nie wiadomo dlaczego ona była wielka. No, czy z samego faktu urodzenia w ukraińskiej rodzinie ona jest wielka, czy może z tego powodu, o których my tutaj mówimy, była wielka? Że, ona, że jej wielkość też się w jakimś sensie wypalała w konflikcie z tymi, którzy mieli inne poglądy, inne stanowisko. To tego oni już nie piszą. No trochę tak, już cała seria, to już i cerkiew ukraińska już o tym pisze jakby wszyscy tam jakiś film powstał, jakaś książka na Ukrainie, to wszystko mam, zbieram to. A kiedyś Janusz, Walentynowicz przyjechał, ja mówię Janusz, i co? Mój kurde ja nie wiem już. Nawet dosadnie to powiedział. Ja nie, ja nie wiem po prostu, co, co ta babcia, tak mówił o mamie, co ta babcia tam? O co tam chodzi z tą babcią, to już nie wiem. No, mówi, że, no rzeczywiście tam podobni niektórzy, mówi, takie skośne oczy mają, mówi, co jedna to mówi, że siostra, ale ja mówię, ja, ja już nie wiem. No. Jeszcze mamy tutaj pytanie, bardzo proszę. Jedno pytanko. Chciałbym się zorientować, czy w ogóle w Archiwum Państwowym istnieją oryginały porozumień podpisanych w Szczecinie przez pana Barcikowskiego i w Gdańsku przez pana Jagielskiego. Powiem że ten drugi egzemplarz, który przejęła strona MKS-u w Szczecinie, no to został zrabowany przez UB po wprowadzeniu stanu wojennego, a w Gdańsku ponoć w cięło, nie? No, gdzie był nagrany taki film rok temu. Panie z tych patriotów co zadają pytania i od razu odpowiadają. No rzeczywiście tak jest, no. Tak jest, jak pan powiedział, ale też ciekawy to jest wątek związany z panią Anią, bo ona wyniosła 31 sierpnia porozumienie, ten egzemplarz, że tak powiem, solidarnościowy, ale zaniosła go następnego dnia, 1 września do MKZ-u. I on stamtąd, jak to pan powiedział, wsiąkł w jakimś momencie. No, a, jak państwo ale, wiecie, się tam nikt takimi rzeczami nie interesuje. w Polsce. Archiwum Państwowym nie ma oryginału w stronie rządowej? Nie, nie ma. Nie ma. Kiedyś był artykuł w Gazecie Wyborczej. Zastrzegam się o tym, że nie ma. Bo mam podejrzenie, to znaczy wiadomości, że porozumienia zostały podpisane w Szczecinie 30., a w Gdańsku zostały parafowane, gdzie chwalił się tym Jagielski na szóstym plenum KCPZPR, a na piątym plenum Kania. Krótko mówiąc, no dał zjebkę Barczykowskiemu za to, że podpisał bez zgody. No tak, ale to, to są już jakby rozgrywki wewnętrzne, interpretacje, ale to nie zmienia postaci rzeczy, że tego egzemplarza nie ma. No dobrze, ale jest chyba jakaś różnica między podpisanym porozumieniem a parafowanym. Ja nie wiem, tu wie mamy pan co, Ja w ogóle, będąc w Szczecinie, nie? unikam w ogóle kwestii szczecińskich, bo bym tu takie rzeczy zaczął gadać, żebyście Państwo wyszli. No to. No. Ja tu tak. Nie, proszę pana, bo to wychodzi Milutko tak, że Szczecin zawsze był na boku i jest dalej w ten sposób bo po maczosie, a, a tu u nas zostało podpisane. A nie tam. A ja uważam inaczej. Szanowni Państwo, adwokatem tutaj głosu Pana zapraszam Państwa 29 sierpnia, już tylko sekundkę dokończę, tutaj w przystanku o godzinie 18 właśnie odbędzie się Wernisarz wystawy a propos szczecińskich porozumień i również dyskusja. Więc część tych pytań, część tych tematów będzie możliwość tutaj 29 o godzinie 18 do rozwikłania i do przedyskutowania. A dobre pytanie. To będzie dyskusja tylko ze szczecińskimi historykami. To będzie pan zadowolony. Nie. <grymne> bo próbowałem zainteresować tu niektóre strony w Szczecinie i nikt nie jest zainteresowany ani Solidarność 80, ani IPL, u którego byłem dwa lata temu na, na to. Nie, no to pan dyrektor. Jest tego... pan dokumenty ja panu przekażę. Spokojnie. Mm. Przekażę panu ciekawe dokumenty. No i co pan poczyta chwilę, lat To zostało to, tak? To nie są wszystkie, to są trzy egzemplarze wyrwane. Proszę. To są Stopą. Stopun super. Dzięki. Tak. Bardzo, dziękuję. bardzo dziękujemy. Dozwomimy się do panu Gitańsku. Chciałem rozmawiać z panem proszkiem, Zaraz będzie możliwość w kuluarach porozmawiania. A tak jak tutaj powiedziałem wcześniej, 29 sierpnia tutaj w przystanku o godzinie 18 dyskusja i wernisaż wystawy o właśnie szczecińskich porozumieniach. I tutaj jeszcze było też pytanie od Pani, przekazuję mikrofon. Mam pytanie tego rodzaju, takie może trochę nietypowe. Czy uważa Pan, że Pana książka o Ani Walentynowicz całkowicie jest wyczerpana i czy po jej bardzo, mogę chyba użyć tego słowa, nagłej śmierci, gwałtownie przerwanym życiu, ma pan takie poczucie pewnego niespełnienia. Czy jest coś, co dzisiaj, gdyby usiadła tu koło pana, czy jest coś, o co by ją pan zapytał? Ale pani mi zadała pytanie. Każda odpowiedź będzie zła. Ale powiem, powiem w ten sposób. Yy, po, powiem na... Wszystko szczerze mówię: wszystko. Yy, tak. Ale najpierw odpowiem coś takiego. Powiem Pani Państwu coś bardzo takiego pozytywnego, z czego mam bardzo dużą satysfakcję. To to, że moją książkę pani Ania przeczytała przed śmiercią. To to, to, to jest dla mnie w ogóle jakby najważniejsza historia związana z tą moją książką. To było tydzień przed śmiercią odebrałem wielki. Zaraz to. Kiedy to było? Tak, wielki czwartek odebrałem od niej maszynopis, który postanowiłem jej w całości dać do przeczytania kilka dni wcześniej. W ogóle nie mówiłem jej o tym, co jest w poszczególnych rozdziałach, i postanowiłem, tak się z nią umówiłem, bo się bałem pani ani, to od razu pani i Państwu powiem, bałem się pani Ani i mówiłem, i postanowiłem nie dawać poszczególnych rozdziałów, tylko dać jej całość. No i pomagała mi, pewnie słucha nas teraz, to bardzo pozdrawiam, przyjaciółka pani Ani, pani Ania Baszanowska, która pracowała nad panią Anią, żeby właśnie przyjęła tą moją koncepcję. No i, bo pani Ania się często mnie pytała po prostu, jak tam idzie książka, no mówiłem, że idzie, ale dam pani właśnie całość. No i w okolicach dwóch tygodni chyba przed śmiercią, czy dwóch i pół tygodnia przed śmiercią pani Ani. Dałem maszynopis Annie Walentynowicz mojej książki i w wielki czwartek, tak mi się wydaje, odebrałem ten maszynopis od pani Ani. Byłem u niej. Pani Ania otworzyła mi drzwi cała zapłakana. Opuchnięte oczy, może nie płakała, ale Widać było, że wcześniej płakała i mówi: Przez pana nie spałam. Dwie czy trzy noce, już teraz nie pamiętam. Ja to dość szczegółowo, bo robiłem notatki z tego później. Opisałem chyba w ostatnim rozdziale swojej książki. Nie spałam przez pana, niech pan zobaczy. Ania mi tutaj, Baszanowska przynosiła obiady, których nawet nie jadłam i rzeczywiście były siatki z jedzeniem nie, nieodwiązane na, w tej mini kuchni. Po prawej stronie, jak się wchodziło do mieszkania pani Ani. Ja wiem co to teraz będzie? No jak płakała, tak sobie myślę to chyba się podobało. No i pan usiądzie, mam tutaj ten maszynopis na, na stole. Patrzę, że żółte zakładki są tylko, nie wiem, może cztery, może pięć. Mówię, o to mało, mało uwag. Yy, I pani Ania tak położyła lewą rękę. Na tym maszynopisie mówi świetna książka. Najważniejsze, że pan nie pokazał mnie jako takiego Wałęsę, tylko takiego pozytywnego. Tylko pan to tak szeroko pokazał. Dziwnie mi się w ogóle mówi o swojej książce i o tym, co, co, co pani Ania o niej mówiła, ale tak rzeczywiście mówiła, że ja jestem taką reprezentantką jakby wielu ludzi, których oszukano, zniszczono, zdradzono. No, i za to panu dziękuję. A później były takie dyskusje, już merytoryczne. Ona się w pewnym momencie popakała, powiedziała: No, nie mieliśmy szans. Z pana książki wynika, że upakała, to bardzo tak przejęta mówiła: Po prostu nie mieliśmy szans. Nasz ruch był jakby od początku na zagładę skazany. No mieliśmy tego, tego agenta na czele, w ogóle tych złych ludzi wokół. No. i miała jakieś naprawdę drobne uwagi. To było te pięć karteczek, które zachowałem sobie. Do dzisiaj. Takie, takie bardzo, bym powiedział, merytoryczne, faktograficzne jakieś takie, takie rzeczy typu nie wtedy, tylko kiedy indziej, ale, ale jakby do konstrukcji książki, do opisu tych wszystkich historii nie miała żadnych uwag. Powiedziała tylko, że jeszcze odszuka jakiś dokument, bo, bym, bo by chciała, żebym dopisał coś o synu Januszu, że tu jest za mało o nim. A on był też prześladowany, mówi ze względu na mnie, ale też sam działał. I ja się w Wielką Sobotę spotkałem z Januszem Walentynowiczem w jednej z galerii w gdańsku Wrzeszczu i on mi dał jeszcze materiały od babci, jak to powiedział, dodatkowe. No i w środę miałem ostatnią rozmowę z panią Anią Telefoniczną. Tak, pani Ania do mnie zadzwoniła, że Leszek, czyli prezydent... Zabierają na pokład samolotu, i ona nie musi jechać pociągiem. To super w ogóle. Ona mówi: No nie chciałam, nie chciałam, ale Leszek mówił: No ty masz takie kłopoty z tym kręgosłupem, z tym chodzeniem, to musisz ze mną lecieć. No i ona chciała mi to powiedzieć, a ja jej mówiłem, że jadę do Poznania, do wydawnictwa zyski spółka, przekazać maszynopis. Naniosłem te poprawki, które pani, pani Anio mi, mi tam dała. I jadę przekazać ten maszynopis już do, do wydawnictwa. No i tak się rzeczywiście stało. I w tą sobotę, kiedy ona zginęła, to ja wsiadałem do w pociągu w Poznaniu. To była właśnie około 9 rano, i już byłem w tym pociągu i kolega zadzwonił, że samolot spadł. Tak to wyglądało. I wieczorem byłem u pani ani w mieszkaniu. bardzo sympatycznie. Wszyscy żeśmy usiedli, wnuk, syn. Najpierw było smutno, a potem żeśmy się trochę pośmiali nawet tak. Zdjęcia żeśmy zaczęli wyciągać z jakichś szafek pani Ani, takie zdjęcia, których mi nigdy nie pokazywała. I nie wiem, jak Państwo kojarzycie okładkę mojej książki, taką panią Anię uśmiechniętą, książki Anna Solidarność, nie, nie, nie tej. No to właśnie jest to zdjęcie, które ja 10 kwietnia 2010 wieczorem znalazłem u pani ani tam w jednej z, z tych szuflad. I to było, to było w ogóle wszystko niesamowite, bo tam żeśmy znaleźli wtedy sporo zdjęć z dedykacjami różnych wielkich ludzi, którzy się od pani ani później odci odcinali. Pamiętam takie zdjęcie z dedykacją od Andrzeja Wajdy, takie piękne. I jego zdjęcie. Dla Anny Walentynowicz. No tak, tak. Zbigniew Herbert to listy pisał, ale bez swoich zdjęć. A Andrzej, Andrzej Wajda to właśnie swoje zdjęcia. Ale no to tak się robi czasami. To nie jest też. No i szereg innych zdjęć takich właśnie. I pamiętam, żeśmy oglądali te zdjęcia, wspominali panią Anię. Wszystko to było w takiej bardzo podniosłej, ale dość optymistycznej, mimo tej tragedii, po prostu atmosferze. Następnego dnia Janusz miał jechać do Warszawy, i cały czas się jakby pojawiały te sprzeczne informacje, kiedy rodziny tam mają polecieć, co się w ogóle będzie działo. No i przeglądaliśmy te zdjęcia, i, i pamiętam, że ja mówiłem: Ja szukam w tej sytuacji zdjęcia optymistycznego na okładkę książki. I tak znalazłem to zdjęcie, które jakiś Szwed zrobił pani Ani, i, 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 i tak się stało. Pani Anny Walentynowicz. Złożony, Zapewne, ale uchyli Pan rąbkę tajemnicy. Tak. Cała złożoność jakby po roku 89 polegała na, czy wynikała ze stosunku Anny Walentynowicz do Okrągłego Stołu. To po prostu na lata zamknęło tą relację z Lechem Kaczyńskim. Natomiast, jakby jeszcze do tego wrócę, natomiast wracając, jeszcze się bardziej cofając w przeszłość, to. Co, co zresztą rzutowało później właśnie na, na negatywną, w jakimś sensie, negatywną ocenę Lecha Kaczyńskiego przez Anię Walentynowicz, to to, że Lech Kaczyński był jej szczególnie bliski w okresie WZZ-owskim. Wspomnę tylko, że jak była przenoszona z zakładu, ze Stoczni Gdańskiej do tych zakładów filialnych, o czym wspominałem wcześniej, czy stawała przed kolegiami do spraw wykroczeń, miała różne sprawy też śledcze, tu nie opowiadałem o tym prześladowaniu z lat 78-80, to Lech Kaczyński był jej prywatnym prawnikiem i pisał wszystkie skargi Wszystkie odpowiedzi na pisma. I jeszcze 14 sierpnia 80 roku, jak strajk wybuchł, a już panią Anię Walentynowicz w obstawie samochód dyrektora Gniecha wiózł do Stoczni Gdańskiej, bo takie było żądanie strajkujących pracowników stoczni. To Lech Kaczyński walił do jej drzwi, bo właśnie przyszedł z odpowiedzią tam na jakąś. Z jakąś odpowiedzią na jakieś pismo z prokuratury, ale już jej właśnie w mieszkaniu nie zastał. Bo Lech Kaczyński był działaczem WZZ-ów, a później był członkiem, można powiedzieć, częścią tego środowiska GwiazdoZbioru. Ostatecznie, to długo by o tym można opowiadać, Lech Kaczyński w stanie wojennym po wyjściu ze Strzebielinka, w ob z obozu internowania, jakby przeszedł na stronę Wałęsy. To, to też wymaga szeregu komentarzy, dlaczego tak zrobił i tak dalej. W każdym razie przeszedł jakby na stronę Wałęsy, związał się z nim politycznie i od tego czasu w zasadzie no, pani Ania Walentynowicz z nim nie utrzymywała bliższych relacji, bliższych kontaktów. Jakby pan wrócił do domu, jakby pan miał, może pan ma wspomnienia Anny Walentynowicz, które wydała kiedyś, by było kilka wydania między innymi Arkana, Arkana, wydawnictwo w Krakowie, to tam są bardzo gorzkie w tych wspomnieniach pani Ani Walentynowicz słowa o Lechu Kaczyńskim. W ogóle o Kaczyńskim, ale o Lechu Kaczyńskim. Jak mógł w ogóle ktoś taki, tego formatu uczciwy człowiek, po prostu przejść do tamtych, do Wałęsy, do Okrągłego Stołu, jak w ogóle mógł? Zresztą to pamiętam z autopsji, co ona mówiła nawet publicznie w roku 89-90 na różnych manifestacjach. No i wszystko się zmienia. Też byłem świadkiem mimowolnym tych, tych historii, w sumie nigdy o tym nie opowiadałem, to w Szczecinie nie powinienem tego pierwszy raz opowiadać, ale... ale tak, idzie przez internet. Tak, teraz, teraz żółty pasek się pojawia. W każdym, razie, w każdym razie, kiedy była idea odznaczenia pani Ani Walentynowicz orderem Orła Białego, to ona się do końca wahała czy od kogoś takiego, kto wcześniej zdradził, można ten, to odznaczenie przyjąć. I pamiętam, to największą pracę wykonali gwiazdowie, którzy sami przyjęli odznaczenia wtedy, to w ogóle była transakcja wiązana. Jak Joasia i Andrzej przyjmą, to ja przyjmę i Krzychu Wyszkowski wydzwaniał, i ja wydzwaniałem. To trzeba, to trzeba wykorzystać moment. To jest moment, kiedy po prostu antyokrągłostołowa opcja może zostać uznana przez państwo polskie za pełnoprawną. Pomimo różnic, które są, że wszyscy ci, właśnie zagrałem tym, pamiętam, na tej emocji. Pani jest symbolem wykluczonych, jest tysiące działaczy Solidarności, o których nikt nie wie, nikt nigdy nie powie, pani tam stanie, pani będzie miała orła białego i pani powie po prostu, że ten orzeł biały nie jest dla pani, tylko dla nich wszystkich. I tak żeśmy to pani Ani tłumaczyli i tak się stało. I 3 maja 2006 była ta wielka uroczystość w, u, u pana prezydenta. No i wtedy te wszystkie lody zostały przełamane. Lech Kaczyński, jakby jego fenomen również w tej sprawie się objawił, że on przy całym... Krytycyzmie tych antyokrągostołowiczów. Jakbyśmy z Jarosławem Kaczyńskim tutaj porozmawiali, to on też zachowuje ten krytycyzm wobec tej postawy, bo on, oni uważali, ja zresztą to opisywałem w książce z kolei o Lechu Kaczyńskim. Lech Kaczyński sformułował taki pogląd o etycyzmie antypolityki. Czyli że i, i to jest w jakimś sensie klucz do zrozumienia i pani Ani, i gwiazdów, ale mówimy o pani Ani, że w polityce, nie tylko polskiej, ale w ogóle w polityce są ważne takie postaci, które są w jakimś sensie takim twardym głosem sumienia co to świadomie w zasadzie rezygnują z realizacji jakiejś koncepcji politycznej przez to, że się same wykluczają ze względu na radykalizm poglądu, który głoszą. I to jest, i, i akurat w przypadku Gwiazdów czy Anny Walentynowicz to jest ten właśnie etycyzm, czyli że nam etyka, moralność nie pozwala na to, żebyśmy po prostu z mordercami księdza Jerzego usiedli przy stole, że tu w ogóle sam fakt znalezienia się w jednym pomieszczeniu z kimś takim, a potem ustalanie z nimi jakichś rządów, jakichś warunków jest po prostu czymś nie do pomyślenia. Zresztą to fajnie Jarosław Kaczyński na drugim pogrzebie Anny Walentynowicz mówił nad jej grobem, że właśnie ona była takim, takim twardym, niezłomnym punktem odniesienia dla tych, którzy wybrali inną drogę, nawet jak oni, uczciwi, ale uważali, że polityka tego wymaga. Pewien makiawelizm polityczny, i tak dalej, i tak dalej. Mi jest bliższa oczywiście Anna Walentynowicz, ale to jest automarginalizacja w polityce. I kiedyś w ogóle Lech Kaczyński na ten temat duży taki wywiad udzielił przeglądowi politycznemu Donaldowi Tuskowi, który kiedyś właśnie opisywałem w książce, w książce o Lechu Kaczyńskim. No i. I te wątki pojawiły się w czasie, kiedy, kiedy prezydent wręczał tą, to odznaczenia, że on honoruje jakby drogę tych, którzy dla polityki polskiej, dla sprawy polskiej, dla sprawy niepodległości byli niezwykle ważni. Bo mówili, jak powinno być, a on. Który był realistą politycznym, uważał, że to jest nie do realizacji wybrał inną drogę, ale chciałby, żeby to ta była jedyną i, i w gruncie rzeczy to, to, to ta, no w sensie takim moralnym, była, była polską racją stanu. No i to było fenomenalne, że on ich po prostu przy jakby całej swojej innej ścieżce politycznej, innej drodze, innej koncepcji politycznej docenił. No to się w Polsce ani teraz ani kiedyś w zasadzie nie, nie, nie zdarzało. I, i, i to, było, to było wspaniałe. I nagle właśnie ten gwiazdozbiór z tymi wszystkimi poglądami, bo tak musicie Państwo też pamiętać, no ja jestem człowiek z Trójmiasta, z Gdańska, jak się spotykałem z panem Andrzejem Gwiazdą, czy Janną Gwiazdą, czy panią Anią, już nawet jak w WPN-ie pracowałem, ale jeszcze pamiętam ich z lat 90., to naprawdę taka bida była, no. Bida była, To byli wielcy ludzie, nagle ja panią Anię widzę w, w, w tramwaju, w Gdańsku w Rzeszu z jakimiś siatkami, tak sobie myślę, kurczę, oni tam wszyscy jacyś tacy wielcy, mówią o sobie, jakie wielkie rzeczy robili senatorami, posłami zostali, a ona tutaj taka skromna kobieta z tymi siatami, wciąga później te siaty po prostu na to swoje, już teraz nie pamiętam, drugie czy trzecie piętro bez windy tego, 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 tego tej kamienicy. To wszystko było po prostu takie dojmujące. I nagle ten Lech Kaczyński po prostu to wszystko docenił. Tam jeszcze był arcybiskup Tokarczuk, też wyjątkowa postać na tle większości episkopatu ze względu na swoją niezłomność. I to było po prostu coś niesamowitego, bo można powiedzieć, że ten nurt twardego antykomunizmu aż do kontestacji całej umowy okrągłostołowej i tego całego systemu III RP uzyskał wtedy obywatelstwo. To znaczy on się stał pełnoprawny. Że są tacy ludzie, możemy się z nimi nie zgadzać, ja im daję tutaj odznaczenia, ja miałem, wybrałem inną drogę, ale tacy są i trzeba ich docenić. I w, te, w ten sposób jakby całość tego ruchu Solidarności z tą właśnie, bym powiedział, prawą nogą została, została dopiero doceniona. Wcześniej tak nie było. Oczywiście IPN to dostrzegał, ale. I pan, no nie, ma takiej, nie ma takiej mocy po prostu, jaką ma prezydent Rzeczpospolitej. No nie wiem, czy to pana satysfakcjonuje, ale tak, tak po prostu było. I, i od tamtego momentu no doszło do, do pewnej takiej przemiany w stosunku do Lecha Kaczyńskiego. Byłem na 80. urodzinach, które Lech Kaczyński wyprawił pani Ani w, w pałacu Prezydenckim to było po prostu coś niesamowitego. To był 15 sierpnia 2009 roku, czyli na niecały rok przed śmiercią pani Ani i pana prezydenta. Tam była wielka uroczystość w pałacu. Wszyscy najważniejsi ludzie z prezydentem na czele i właśnie pani Ania na takim tronie posadzona. I, i była sesja taka naukowa. Miałem zaszczyt wygłosić też referat ale tam było niesamowite przemówienie zupełnie Krzyszko, Krzysztofa Wyszkowskiego, tak Państwu to zobrazuje jakoś. Krzysztof Wyszkowski yy, przygotował taki, taki wielki portret Anny Walentynowicz, który był przykryty flagą narodową, nikt nie wiedział, co tam jest. To jest jakiś taki obelisk wielki, stoi po lewej stronie, przykryty flagą narodową, i ona zakrywała, jakby skutecznie ten, ten obraz. I przemawiał, załam załamał mu się głos, o wiele bardziej niż mi dzisiaj kilkukrotnie. Załam załamał mu się głos, rozpłakał się i jeszcze zdążył powiedzieć o tym, że ten obelisk, który teraz odsłoni właśnie zdejmując tą flagę narodową i to zrobił to przedstawiał wielki portret Anny Walentynowicz z sierpnia 80 roku znalazł na śmietniku w Stoczni Gdańskiej i go po prostu wywiózł z tego gruzowiska w Stoczni Gdańskiej i powiedział wszyscy chcieli ci nasi wrogowie i twoi wrogowie Aniu żebyś była na śmietniku historii a ty jesteś w szeregu największych kobiet, polek, y, może nawet najważniejsza. No i wtedy były te wielkie oklaski, paniania się popłakała y, i zostało odsłonięte to, to, to zdjęcie. To było po prostu coś niesamowitego. No i. i, i y, y, i prezydent pamiętam wtedy zabrał głos, nawiązał też do mojego referatu, bo ja cytowałem tych hezbeków, którzy w 1984 roku jej powiedzieli, pani to nigdy nie będzie w encyklopedii, a Wałęsa to już jest, ale pani tam nigdy nie będzie. I właśnie Lekarczyński Le pamiętam wtedy powiedział, już my tutaj zadbamy o to, żebyś ty Ania była we wszystkich encyklopediach. No i tu dzięki panu dyrektorowi to realizujemy. Szanowni Państwo, równo minęły dwie godziny naszego spotkania, czy jeżeli... Jest... To, tak jeżeli jest jeszcze jakieś pytanie to, to ostatnie możemy pozwolić jeżeli a tak jest ostatnie pytanie bardzo proszę już przekazuję mikrofon bardzo proszę do mikrofonu żeby nasi internauci słyszeli a troszeczkę nie na temat ale jednak na temat y tak tak wałęsa y czy jest coś takiego co pan jako historyk jeszcze nie jest pewien a które mógłby pan nam powiedzieć na temat Wałęsy? Myślałem, że pan nie doda tego po prostu. A pa, pa, pan jest ofiarą, niech pan się nie obrazi, to oczywiście, że pan, pan jest, jak, jak większość dyskutujących ze mną, ofiarą Gazety Wyborczej i różnych takich dziwnych, dziwnych mediów, które uważają naprawdę, że ja wszystko wiem i teraz mam się zastanowić po prostu, czego ja nie wiem. I panu to powiedzieć teraz właśnie publicznie. A naprawdę nie wiem dużo, chociaż wydaje mi się, że o Wałęsie wiem, wiem bardzo dużo. Przypomniała mi się teraz taka wypowiedź kiedyś Kiszczaka, chyba, o, o, o. że mnie spalił? O Kuklińskim. Kiszczak kiedyś powiedział: Bardziej bym siebie podejrzewał niż jego, że jest szpiegiem amerykańskim nie wiem, czy jest jakaś analogia, ale w jakimś sensie mówią, że chyba ja znam lepiej życiorys Wałęsy niż własny. I e, jak pan tak mi zadał to pytanie, to ja się zastanawiam, czy w ogóle jest coś, czego ja nie wiem o Ale no tak serio mówiąc, no pewnie są jakieś tajemnice z lat 80., no bo na to wskazują te ślady archiwalne, które gdzieś tam w Instytucie Pamięci Narodowej ja i inni koledzy Odnaleźli, one się nie układają w ciąg logiczny. Czyli na, na przykład cały ten, cały ten kontekst y, różnych zakulisowych rozmów z nim, które trwały od okresu internowania w Chylicach, od Focku, y, y, Arłamowie, to w miarę znamy, ale on jest nieprzerwany do końca. I w różnych dokumentach jest odwołanie się do. A jak on był tam na rozmowie u generała Andrzejewskiego, to powiedział to, ale na przykład stenogramu z tej rozmowy nie ma. Yy, I to jest na pewno tajemnica. I szereg osób z najbliższego kręgu pana Lecha z, tego, z tych lat 80. -tych mówią o tym, że był jakiś poufny, poufna relacja, która zawsze była interpretowana jako gra polityczna, ale jakaś relacja była. Yy, no. To, to to jest ta tajemnica, to tego, tego nie wiemy. No też tajemnicą w jakimś sensie są lata 78-80, kiedy on przystąpił do WZZ-ów, a był trochę tam w tych WZZ-ach na bariackich papierach, nie wiadomo do końca co robi, potem takie dziwne koncepcje miał, trochę takie terrorystyczne, mówił, że każdą komendę milicji trzeba wysadzać w powietrze. Tam nagle jakieś plandeki popalił na stogach z napisami PZPR, co się wszyscy bali z gwiazdą na czele, że zaraz WZZ -y będą terrorystyczną organizacją, a co wcześniej było ustalone, że tego się nie robi. No, są takie różne wątki, które są jakąś tajemnicą, ale myślę, że najciekawszy to jest jednak, to są te lata 80. No, a jakby pan jakby zapytał dalej, jak to wyglądało, to na pewno jakąś tajemnicą jest cały system szantażowania go po roku 89. No, bo skoro te materiały na niego najważniejsze miał Kiszczak, które dopiero prokuratura Instytutu Pamięci Narodowej miała odwagę wjechać do mieszkania byłego ministra spraw wewnętrznych, jak on już zszedł z tego świata. Taki akt odwagi, nie bywały zupełnie. Chociaż pewne symptomy tego, że tak może być, że te teczki są w tym mieszkaniu były wcześniej. No to do tego czasu musiały, przynajmniej w niektórych momentach, musiały być takie sytuacje, w których on był szantażowany. I mi kiedyś Marian Zacharski, ale to jest tak nie przystoi tam się powoływać na jakichś takich generałów służby bezpieczeństwa, więc ja tego nigdy nie, nie pisałem, ale on mi pierwszy powiedział, że te teczki są, że wszystko co pan napisał razem z Gontarczykiem w SB Alech Wałęsa, że teczka jest w Moskwie i tak dalej, nieprawda, wiem gdzie są, powiedział mi konkretnie o kilku oficerach, którzy tą teczkę rotacyjnie przetrzymywali w mieszkaniach, opowiedział mi o tym, że Jaruzelski, chyba tego nie mówiłem nigdy, że kiedyś Jaruzelski w 1994 albo trzecim roku powiedział mu na spotkaniu, które to spotkanie utrwalił na taśmie Zacharski, bez wiedzy Jaruzelskiego, że jak Wałęsa będzie się stawiał, to mamy na niego jego teczki. I że będziemy to wykorzystywali i zresztą wykorzystujemy coś takiego. Więc taka wiedza gdzieś tam funkcjonowała, tylko że ona nie była i nie jest jakby udokumentowana. I to, i to jest najciekawsze. Tak myślę, jak pan mnie pytał o, o Wałęsę. A tak z grubsza, to jaki to człowiek, jakie tam ma historie za uszami, kim jest, no to, to myślę, że się orientuje. Dziękujemy bardzo za wszystkie pytania. Proszę o zabranie głosu pana dyrektora oddziału. Jeszcze wcześniej brawa dla naszego gościa specjalnego. Myślę, że pan profesor nie ostatni raz zawita do naszego przystanku. Się okaże po 13 października. <noise> Szanowni Państwo, zasłużone brawa. Bardzo dziękuję za Państwa obecność. A Szczególnie za interesujące sprawy, o których mówił pan profesor. Mam nadzieję, że jesteście państwo usatysfakcjonowani tymi odpowiedziami w dyskusji, która trwała długo i wydaje mi się, że była niezwykle interesująca. Teraz zapraszam państwa na wernicarz wystawy, jeśli macie państwo ochotę obejrzeć tą wystawę, o których mówiłem ja i również pan profesor. Książki są dla Państwa do dyspozycji. Ufam, że Pan Profesor znajdzie jeszcze trochę siły i energii, żeby przynajmniej część podpisać. Ciepło jest, ale to wszystko wina tej gorącej dyskusji i atmosfery, tak. Ja kończąc już y, też i moje wystąpienie zapraszam Państwa w najbliższy piątek 23 sierpnia tutaj na godzinę 18 będziemy prezentować wystawę o utraconym dzieciństwie, czyli o historiach dzieci w okresie II wojny światowej, o traumie y, i przeżyciach y, tego najmłodszego pokolenia, które wojnę y, przeżyło. Do wystawy interesująca dyskusja z historykami oraz psychologami, którzy będą mówili o tej traumie. A w przyszłym tygodniu 29 sierpnia, a więc w Wigilię podpisania porozumień sierpniowych, prezentacja wystawy 36 razy, tak, czyli o postulatach szczecińskiego sierpnia, w Szczecinie. Tą wystawę premierowo pokażemy tutaj wraz z dyskusją, a 30 sierpnia wystawa będzie prezentowana przez długi, długi okres na Płocie Stoczni Szczecińskiej i tam będzie można ją również zobaczyć w wersji plenerowej, na co Państwa już dzisiaj serdecznie zapraszam. A ja mam Cię pytanie powiem. jeszcze takie na, na koniec, bo... takie w zasadzie Dobry. do Pana Dyrektora czy, czy do Państwa, bo ja jestem gdańszczaninem i wiecie Państwo, że u nas jak są rocznice sierpnia 80 i to nawet Instytut Pamięci Narodowej praktykuje, to jak arcybiskup Głódź, mój arcybiskup, wita sygnatariuszy porozumień sierpniowych, to wiecie kogo wita? Witamy Tadeusza Fiszbacha, sygnatariusza porozumień sierpniowych. W IPN-ie też to widziałem. Po prostu pierwszego sekretarza partii się wita jako sygnatariusza. I chciałem zapytać, no bo Barcikowski nie żyje, ale czy żyją jacyś komuniści, których Ty tutaj zapraszasz na, na spotkania jak dyrektor oddziału gdańskiego IPN i też. Wita Witamy pana Tadeusza Bacha, tutaj na spotkaniu. Panie profesorze mogę powiedzieć, że ręce mam czyste. Teraz stand-up się zaczyna. Po, ponieważ gości na to wydarzenie zaprasza głównie przewodniczący NZZ, Solidarność Pomorza Zachodniego. Także piłeczkę odbijemy, ale nie komunistów. Nie zapraszamy. Nie, nie, nie witamy no. i nie zapraszamy pod Bramą stołecznej. To tak jak byliście niby pierwsi, a w tyle w 80 roku, tak teraz jesteście z przodu pod tym względem, przed Gdańskiem. Szczecin jest wyjątkowy. Dziękuję bardzo. Ja również.